Niezatapialni. Witamy w 214 odcinku podcastu Niezatapialni, najlepszego podcastu po tej stronie Mississippi. Witają się z wami Gaja Wasmańska, która reprezentuje swoją własną opinię. Dominik Gąska, jesteś pewien, że to jest 214 odcinek? Tak, tak. Sprawdzałem właśnie. Myślałem, że się zapytasz, czy jesteś pewien, że to jest najlepszy podcast po tej stronie Mississippi. Nie, dlatego to jestem pewien. To jest w ogóle tak, to jest w ogóle ciekawe, bo jesteśmy tak daleko od Mississippi, że w sumie jesteśmy najlepszym podcastem po obu stronach Mississippi. Jesteśmy, nie wiem, tak mi się wydaje, że my jesteśmy po drugiej stronie Mississippi, co? Na pewno jesteśmy po drugiej stronie Mississippi, w zależności od tego, z której strony. Nie, ale po drugiej mi chodzi tak na wylot przez ziemię, jakby spojrzeć. To gdzie, gdzie by Polska wyszła z drugiej strony, jakby przewiercić ziemię? Nie wiem, jak jest usytuowana Polska pod względem Mississippi. Nie jest to coś, w co ostatnio patrzyłam. Ale można by było... Jest to ciekawe, jeżeli nasi słuchacze wiecie... Czy macie globus? Jakby zacząć wiercić w Gdańsku... To gdzie byśmy się wywiercili z drugiej strony i czy to byłoby gdzieś w okolicach Mississippi? Myślę, że moglibyśmy umrzeć przy jądrze ziemi. Myślę, że to by było gdzieś w okolicach, kurde, jednak Oceanu Spokojnego raczej. Pewnie tak. Są największe szanse na to. Tak, to prawda. Czy wiecie, że Ocean Spokojny jest takim miejscem na ziemi, że ma... Że nie jest spokojny wcale. Że są na nim miejsca, że jakby się z nich przewiercił, to byś wylądował też na Oceanie Spokojnym? No coś ty. Tak. Nice. To jakby pokazuje, jak on jest duży. Wow. No. Fakty geograficzne. A wiecie, że gdzieś w głębinie Oceanu Spokojnego ktoś kiedyś wydało dźwięki, do dzisiaj nie wiem, co to jest. Tak, czytałam o tym. Okay, tak. Gdzieś tam na jakiś minus 6000 metrów coś takiego. Teraz ty, Iga, przedstaw jakiś ciekawy fakt na temat Oceanu Spokojnego, proszę. Czytałam ostatnio jakiś... Jest taka książka. Nie wykształcone jesteś po prostu. Atlas Wysp Odległych. Co ona robi w tym podcaście, nie wiem. Napisana przez, nie pamiętam, Judith, nie pamiętam nazwiska. I to jest książka, w której ona opisuje wyspy, na których nigdy w życiu nie była i nigdy w życiu nie będzie, a to są takie małe pizdryki, które są gdzieś tam, tam wiecie, mają jakieś 2 km² albo coś takiego. I ona wyszukuje historii tych wysp, w sensie jakieś takie logi ze statków albo jakieś wypadki, które się koło nich stały. I to jest w ogóle fascynująca książka, bo ona jest... Jedna strona zawsze zajmuje opis wyspy. Czy ta książka powstała na Oceanie Spokojnym? Jest tam bardzo dużo wysp z Oceanu Spokojnego. I teraz jak mi powiedzieliście, że mam dać jakiś fakt, to zaczęłam się zastanawiać, ale przeczytałam tej książki. I on się tak czyta, nie da się jej przeczytać na raz, bo wszystko ci się miesza, więc dobrze jest usiąść, przeczytać jedną wyspę i odłożyć. Taka dobra książka do kibla może. Nie pomyślałam o tym, ale być może ją przeniosę. Ale jest naprawdę bardzo ładnie wydane wydawnictwo Dwie Siostry i to jest bardzo dobry prezent, bo nie ma osoby, która by jak dostała tą książkę, to powiedziała, co to jest, nie interesuje mnie to i mam to w dupie, tylko kurde, każda ta wyspa jest po prostu ma fascynującą historię. Więc tak, polecam. Czy to nie jest fun fact, nie, ale... Nie ma absolutnie nic wspólnego z Oceanem Spokojnym, jesteś w ogóle niewykształcona i nie zasługujesz na miejsce w naszym podcaście. Byłam zawsze bardzo słaba z geografii. Warunkowo zostajesz. Naprawdę byłam bardzo słaba zawsze z geografii. Ja jeszcze a propos Oceanu Spokojnego, ty będąc nastolatkiem, miałem, jest taka wyspa, znaczy nawet to jest chyba atol na Oceanie Spokojnym, Tokelau, i on jest w ogóle terytorium podległym Nowej Zelandii i to był zawsze dla mnie taki symbol, kurde, takiego raju na ziemi. Taka wyspa pośrodku oceanu, gdzie tylko, kurde, są plaże i nic więcej. Ale no to... później przeczytałem, że ich gospodarka leży, że są finansowo uzależnieni od Nowej Zelandii, że praktycznie ich utrzymuje Nowa Zelandia, że ogólnie zalewa ich przy każdej większej fali. Więc tak, trochę mi przeszło takie idylliczne podejście. Ale do właśnie czytając tą książkę, sobie zdałam sprawę z faktu, że na ziemi przez to, że wszystko musi być jakby... uporządkowane. Nie ma czegoś takiego, masz taką jakąś wyspę właśnie na środku niczego, tam jest tylko i wyłącznie jakaś góra, na którą w ogóle same skały i nie da się nawet w ogóle wejść. Nie wiem, tylko jakieś tam kormorany mają jakieś lęgowiska tam albo coś. I to też jest na przykład własność francuska, tak. bo po prostu wszystko podpada właśnie pod kogoś. Właśnie chciałem powiedzieć, że to pewnie Wielka Brytania to podbiła. No, ale to jest po prostu masakra, że tam na przykład jeden statek tylko przypłynął, nikt tam w ogóle, tam dwie osoby wyszły na ląd w cudzysłowie, ale tak naprawdę to nawet nie było jak dokładnie tam podpłynąć, więc jakimiś szalupami. Weszli, zobaczyli, że tam nic nie ma, ale już tam, dobra Francja. Natomiast jeszcze z ciekawostek chyba geograficznych, nie wiem. To coś tam ostatnio czytałem, czy oglądałem na temat prawa własności w kosmosie i aktualnie... Wiesz, że jesteśmy w kosmosie teraz. Aktualnie stan rzeczy jest taki, że nie ma. Że w sensie możesz... Nie możesz żadnemu obiektowi będącemu poza Ziemią
przypisać własności sobie. Możesz go wziąć, możesz go kawałek sobie, nie wiem, wydobyć jakieś minerały z asteroidy, przywieźć na Ziemię i wtedy okej, nie? To no ale to jest takie prawo, które będzie obowiązywało tak długo, tak, aż któraś z wielkich potęg nie stwierdzi, tak, że jest inaczej, dokładnie, że jednak Mars jest mój, co nie? Tak, bo tak też jak to oglądałem, to taki też był komentarz, że to jest kompletnie nierealistyczne i że to jest taki po prostu, wiesz, idealistyczne sobie prawo, które jest, bo i tak się go nie stosuje, nie? No ale to tak jak Musk miał to przemówienie na temat kolonizacji Marsa, to takie pierwsze, gdzie mówił o SpaceX, o ich misji i tym wszystkim. I tam padło pytanie, kto będzie mógł kolonizować Marsa w ich statkach. Ja on powiedział, że no, jak na razie, według prawa, tylko i wyłącznie Amerykanie. Więc biorąc pod uwagę, że kiedyś będzie kolonia na Marsie, to będzie amerykańska ziemia. Ja tego nie widzę inaczej, co ustanowił, że jednak nie, pomimo tego, że tylko obywatele amerykańscy będą w stanie tam. No tak, ale jakby chyba wydaje mi się, że ideą stojącą za tym przepisem, to jest chyba przepis ONZ, jest to, żeby jakby nie można sobie całej planety zabrać. Mogą tam założyć swoją kolonię i to będzie amerykańska kolonia, ale jak Chińczycy sobie polecą i zbudują swoją kolonię. Podoba mi się, bo też pierwszy, o czym pomyślałem, to fakt, że no przecież Chińczycy tam polecą. No ale też od razu pomyślałem, że ciekawe, gdy Chińczykom się nie spodoba to prawo. Bo wiadomo, że Chińczycy są następni w kolejce. Nie? Jest taki na Reddicie też bardzo często... A jeżeli nie pierwsi w ogóle tak naprawdę przecież. Taki screen z komentarza, że co by się stało, jeżeli Chińczycy polecieliby teraz na Księżyc, przewrócili flagę amerykańską i postawili swoją, to nagle by się znalazły pieniądze na to w Stanach, żeby polecieć tam, przewrócić tą flagę chińską i wsadzić flagę amerykańską z powrotem, nie? I to dokładnie to by się stało. Wszyscy są 100% pewni, że to by było coś, co by się stało. Dobra. Możliwe. To jest możliwe całkiem, no. Jeszcze jakieś newsy o oceanie spokojnym i kosmosie? Daleko zeszliśmy, co? Do oceanu. Widzieliście krater... Od zwykłego Gdańska i Mississippi aż do kosmosu. Widzieliście krater, zdjęcia krateru na Marsie. Tak, ze śniegiem. Z lodem, no. Z lód tak naprawdę, tak, ale wsiadł to skomentował, że ale najebało śniegu. I... Zaskoczyło drogowców. To mi się bardzo spodobało. Tak. Ale ogólnie to tak, będziesz czego odprowadzać tlen. Więc jest super. Dobra, co graliście? Co oglądaliście? Co czytaliście? Ja przeczytałam kroniki marsjańskie. Czyli nasz ukochany kącik, który dzięki Idze Wiosmoleńskiej nazywa się dzisiaj Co jest grane? Dziękuję. Musiałam wam to napisać. To było bardzo ważne. Ale... Długo trzeba było czekać od wprowadzenia tego na to, żebym myślała tą nazwę, ale, nie, ale było warto poczekać. Więc tak. A mogę zacząć od tego, że przeczytałam kroniki marsjańskie. Nie wiem, czy czytaliście, bo to jest długa historia. Zaczęło się od tego, że chyba 2 stycznia znalazłam taką starą listę książek, 100 książek, które trzeba przeczytać w życiu. No i tam jasne, że na tych listach 100 książek jest tam... cyrkulacja iluś zawsze tytułów i uzupełniona o ileś, które ludzie mają taki problem, że może tutaj nie powinno być tego, a może powinno być to. Ale sobie tak zobaczyłam i stwierdziłam, dobra, kiedyś to zapisałam sobie na kompie, to najwidoczniej jest to coś, w co wtedy wierzyłam. Ale to jest beletrystyka, tak? Znaczy, to jest tak, Ray Bradbury, to są opowiadania. Tak. No i właśnie Bradbury'ego tam nie ma kronik marsjańskich, ale stwierdziłam, że mam kroniki marsjańskie, to sobie przeczytam. I to jest kurde taka dobra... Świetny początek w ogóle realizowania listy. Nie, no bo ja w ogóle tak przeczytam... Zazwyczaj taką listę 100 książek, które chcę przeczytać, zacznę od książki, której na niej nie ma. Nie, najbardziej się przeraziłam, bo policzyłam sobie, ile z tych książek już przeczytałam najpierw. I 28 przeczytałam. I tak usiadłam i tak... jestem najgorsza. No, ale zobaczyłam, że mam Bradbury'ego na półce i przeczytam kroniki marsjańskie. Nie wiem, czy kiedyś czytaliście kroniki marsjańskie, bo ja w ogóle... to jest zbiór takich opowiadań tak naprawdę. Czytałem chyba jedno. Właśnie, ja czytam Nadejdą ciepłe deszcze. Jeżeli którekolwiek byście chcieli z nich przeczytać, to Nadejdą ciepłe deszcze jest dostępne w PDF-ie na tam milionie stron. I to jest takie fajne opowiadanie, ale w kontekście całości książki on jest jeszcze fajniejszy w ogóle. I to opowiada o tym, jak Mars jest kolonizowany, natomiast na Marsie już żyją ludzie, a przy okazji tam jest jeszcze takie motywy jakby nie łączące się ze sobą, bo Mars się zmienia w zależności od tego, która ekspedycja tam przyleci, troszeczkę inne rzeczy tam znajdują, ale Bradbury to jest kurde, jak dla mnie to, co on napisał, to jest taki science fiction w pigułce, czyli wszystko to, czego możemy się spodziewać jako ludzkość, lecąc na inną planetę i tam jest... 4 pierwsze ekspedycje są odbierane zupełnie inaczej, łącznie z faktem, że jak przelatuje pierwsza, to nikt nie jest zachwycony, że oni przelecieli. Oni nie potrafią w ogóle ułożyć w głowie, w jaki sposób pierwsza podróż międzyplanetarna jest rozwiązana tak, że wszyscy mają w dupie, że oni przelecieli.
Oni przychodzą od domu do domu i się pytają tam, ej, przylecieliśmy z Ziemi. Wszyscy, no to tam super, nie? Super, że przylecieliście, a teraz dajcie mi dalej sprzątać. I zamykają przed nimi te drzwi. I oni w ogóle chodzą i nie wiedzą za bardzo, co się dzieje, dlaczego nikt ich nie wita. I to jest takie bardzo, bardzo ludzkie. Ja bardzo w ogóle polecam Kroniki Marsjańskie. To jest w ogóle krótka książka. Ja myślałam, ja w ogóle... że ona jest dużo, dużo dłuższa. Ona ma tak, 200 stron chyba. No. Ja z kolei, jak już byliśmy przy Mississippi, Oceanie Spokojnym i dojechaliśmy do Marsa, to ja chciałbym pójść jeszcze dalej i wykroczyć poza Układ Słoneczny. I tak no. Powiedzieć... Nie, no spoko, nie, Dominik? Bo co, bo kurna, co na to... Że sondę najdalej w historii wysłaliśmy. To nie, pomyślałem sobie, a propos tego, co Iga teraz powiedziała. Że dostaliśmy sygnał. Nie, nie, to tak bardziej moje przemyślenia teraz na temat tego, co Iga powiedziała, że jakby jest dosyć powszechne takie przekonanie w fantastyce naukowej, przynajmniej nie wiem jak w nauce, że jeżeli spotkamy jakąś inteligencję poza Ziemią, to ona będzie wyższa od nas, będzie bardziej inteligentna. Natomiast ja tak sobie pomyślałem... 2,5 metra. Ja sobie tak pomyślałem, że co jeżeli... Kurna, ludzkie kobiety będą za nimi szalały. Co jeżeli okaże się, że nasza historia podboju kosmosu będzie totalnie odbiciem naszej kolonizacji na Ziemi i spotkamy jakiś słabszy lud, który zdominujemy i to my będziemy tym najeźdźcą. Jest to równie prawdopodobne chyba. No, tak. Są chyba takie wizje. Będziemy za paciorki i takie, lusterka. Że to my kolonizujemy, że to my jesteśmy tymi złymi. No. No, trochę taki jest ten, gra Endera, to nie? Że de facto, później się przecież, tutaj spoiler gry Endera, okazuje się, że ci obcy to tak naprawdę się bronią, co nie? Mhm. Że to Ziemia atakuje. I że ich niszczymy w jakimś takim, nie wiem, jak ksenobójstwie? Ale jeszcze jak to jest... nazwać? Jak... No tak, no, ksenobójstwo, coś takiego. No. Ale też jest taki motyw science fiction, że spotykamy rasę, która... I jeszcze Ursula K. Le Guin bardzo często o tym pisze. W obcym kraju... Spadaj z swoją kompetencją. Rasa marsjańska w obcym kraju, ona nie jest ani mocniej, ani jakby słabiej rozwinięta, tylko ona jest rozwinięta w zupełnie inną stronę i oni w ogóle nie kumają czegoś takiego jak podbój. W sensie mają jakby taką wspólnotę i dobro w sobie, że są w stanie jakby oddawać rzeczy, ale tak jakby... Jest jeszcze właśnie taki wątek w science fiction, gdzie ta rasa w ogóle nie rozumie idei podboju i po prostu są jakby dużo, dużo lepsi od nas, ale w rozumieniu moralnym. Na zasadzie, że rozwinę się w taki sposób, że dla nich pojęcie wartości nie jest jakby ważne i są taką jednią jakby bardzo często. Więc nie wartości, tylko posiadania, tak? Znaczy, no, tak, że mają wartości, ale bardziej moralne. Ursula K. Le Guin o tym pisze. No. Czy jest coś, o czym Ursula Le Guin nie napisała? Właśnie ciężko powiedzieć, bo ona napisała mnóstwo książek, lepszych i gorszych, ale tak, ale no też... Ja. A, i te opowieści kosmikomiczne? Bardzo dobra książka. Bardzo, bardzo dobra książka. Taka bardzo lemowska o teorii ewolucji i teorii ogólnie związanej z kosmosem, że on się rozszerza i tamten, ale po prostu jest... Wychodząc z założenia bardzo naukowego, biorąc, wsadzając to takie stricte humanistyczne pojęcia na temat rzeczy, bardzo dobrze się to czyta, naprawdę też bardzo polecam. Ja jestem fanem science fiction. Gadamy o literaturze teraz, to ja przeczytałem Lincolna w Bardo, George'a Saundersa. To jest książka, którą tam ktoś się mnie kiedyś pytał, co polecam na prezent na święta i ja właśnie polecałem to, jako że to jest najlepsza tam książka roku, wydana po polsku i tak dalej. Ale w końcu ją sam nadrobiłem, żeby wiedzieć, czy ona jest najlepsza roku. I rzeczywiście jest mega dobra, aczkolwiek nie wiem, czy to był dobry pomysł dla mnie, że ją polecałem komuś tam na święta, tak na prezent dla mamy i tak dalej, bo to jest książka, która w ogóle się trochę załapuje na nasze takie popkulturowe zainteresowania, bo to jest trochę horror, fantasy, coś takiego. O, super. Bo to są takie... Jeszcze pierwsze super, drugie... To są dialogi zmarłych na cmentarzu, żyjących na cmentarzu, na którym zostaje pochowane dziecko Lincolna, Abrahama Lincolna. To jest coś, czego się dowiedziałem z tej książki, że Abrahamowi Lincolnowi w wieku 10 lat zmarło dziecko. Znaczy on miał 10 lat? Nie, no to dziecko miało 10 lat, jak zmarło. What? I to był w ogóle 62 rok, więc już wojna domowa trwała i co? Akurat Tomek to zupełnie dobrze gramatycznie powiedział. To jest ja wiem, no, ale ja nie kurwa. Zrozumiałem. No. Podmiot mi uciekł. No bo nie masz mózgu. A no. I nic nie wiesz o Pacyfiku. Dziewczyno, ogarnij się. No i w każdym... To jest 1862 rok, więc to jest środek wojny domowej. No i ten młody Lincoln zostaje pochowany na tym cmentarzu i właśnie znajduje się w Bardo. Bardo to jest według wschodnich wierzeń taki stan niezaakceptowania śmierci, co nie? Że tam, że jesteś limbo. Taką...
No coś takiego, no. Tak. Tylko nie nasze jakby, co nie? No i stoją nad nim duchy i dyskutują na jego temat. Tylko to jest cała książka napisana w takich króciutkich akapitach, gdzie z rozpisaniem na jakieś, nie wiem, 30-40 głosów i każdy z tych głosów jest napisany w ogóle zupełnie innym dialektem. I to jest rewelacyjnie przetłumaczone na język polski. Że naprawdę autentycznie, tak tylko i wyłącznie po stylizacji językowej możesz rozpoznać postać i wiesz, i domyślać się skąd ona, jakie ona ma korzenie, skąd pochodzi i tak dalej. Znaczy, z tym skąd pochodzi trochę gorzej, no bo nie jesteśmy Amerykanami, nadal to czytam po polsku, co nie wiem, tam nie wyłapiemy na przykład, nie wiem, jakichś dialektów, kurde, z Mississippi właśnie, czy z Pacyfiku, co nie, czy skądś tam. Dialekt z Pacyfiku. Są dwa rejony na świecie. Mississippi i Pacyfik, no. Od dzisiaj. A do tego jeszcze historia samego Abrahama Lincolna jest opowiadana też takimi akapitami z gazet, jakichś wspomnień i tak dalej. Więc ona tak formalnie jest mega trudna do przeczytania. Znaczy, nie wiem, czy jest trudna, bo to nie jest trudno czytać, ale takie. To nie jest taka typowa jest powieść, tak, no, która tam, że taka wartka narracji idzie i tak dalej, tylko to jest takie poszarpane i tak dalej, ale naprawdę. Czyta się to rewelacyjnie, to co on to tam robi. To trochę jak Dracula, bo tam to też jest złożone z listów i wycinków gazet. Tak, naprawdę, tylko że tutaj masz autentycznie te dialogi, to są tam czasem po 2-3 zdania, jedno słowo, masz całe rozdziały, które się składają z jednej wypowiedzi tylko i tak dalej, nie? Więc to jest takie naprawdę bardzo żywe, nie? Takie trochę. A czy to dziecko coś mówi? Trochę to dramat przypomina. Tak. Ono też jest postacią, co nie? W tej książce. I ma 10 lat? Jest napisany jak 10-latek? Tak. Okej. Okay. Chociaż taki, no, 10-latek z dobrej rodziny, co nie? Taki wykształcony i tak dalej. Ja mam przejściówkę, taką wewnętrzną. Przejściówkę. A już jeszcze chciałem powiedzieć tylko, że tłumaczył to Michał Kłobuszewski. To jest ten taki moment, kiedy koniecznie trzeba mówić o tłumaczu, jak się mówi o książce, nie? Bo naprawdę on jest, kurde, totalnie współautorem tej książki, przynajmniej, wiesz, polskiego wydania. No tak. Mam przejściówkę wewnętrzną w dziale, w co graliśmy. Bo w dziale, co jest grane. Co jest grane, przepraszam. Bo jako, że mówiłeś o tym domyślaniu się z dialektów, to zacząłem grać w Obradin, tak na poważniej. I mam trochę problemów z tą grą. Nie wiem, czy powinienem o nich mówić. Z naszą grą roku? No nie bardzo. Ona mi się bardzo podoba, poza tym grałem w nią na razie jakieś 2 godziny czy 3, więc jak może... Podczas rozkminiania gry roku powinno być, że jeżeli ktoś ma jakieś problemy z tą grą, musi powiedzieć się teraz, albo zamiast na piękne. Nie, znaczy ja... Wciąż nie albo jest wrócimy tak... do dyskusji o, że 7 wciąż na 10. Nie jest tak, że, wciąż nie jest tak, żebym powiedział nagle, że te problemy mi tam... że się buntuje czy coś, nie? Bo tam jest ciągle bardzo pomysłowa, bardzo fajna giereczka. I poza tym mówię też jeszcze, muszę trochę pograć, ale... przede wszystkim mam problem z interfejsem, no. On jest strasznie taki... Na przykład nie rozumiem tego, bo jako, że jest konieczne z jakiegoś powodu i może zrozumiem jeszcze ten powód, nie można sobie wspomnienia, do którego chcę się przenieść, wybrać z listy, tylko muszę pójść fizycznie do miejsca, gdzie leży trup. To jest akurat głupie. A jest ważne, żeby porównywać i sprawdzać cały czas, więc... Więc czasami chcę sobie zaznaczyć, wykorzystuję tę opcję, żeby zaznaczyć na mapie, gdzie jest ten trup z tego wspomnienia. Tylko że też to się zaznacza na ekranie i okej, mogę zamknąć tą książkę. Jak ją znowu otworzę, to będzie ta mapa, ale jak zamknę tą mapę, to już ona znika. To znowu muszę wybrać tego ludzika, znowu wybrać pokaż na mapie, nie? Więc takie to jest jak na grę, w której tak dużo czasu zajmuje oglądanie w kółko i w kółko tego samego i sprawdzanie i ten, to nie jest to jakoś super zrobione. Nie wiem, jak daleko jesteś, ale potem to się robi jeszcze bardziej upierdliwe, ten jeden Aha, jeszcze jedną mam uwagę, ten wytatuowany typ na maksa łatwy był. No nie, być może mi po prostu nie... Bardzo ten. Szybko go znalazłem, ale też trudno mi jest często powiedzieć... często o tym myślę, że Tomek powiedział, że to było trudne. Ale trudno, właśnie mi trudno jest powiedzieć, czy dlatego, że faktycznie był łatwy, czy dlatego, że ty powiedziałeś, że... Że tak długo go nie mogłeś zrobić, a powiedziałeś, że po tym, jak już odkryłeś, to się stwierdziłeś, że to było bardzo łatwe. Tak. Ja się trochę zafiksowałem, że on jest z zupełnie innej nacji niż jest, bo mam takie wyobrażenie o Szkotach, że powinni tak wyglądać. Ja pewnie dlatego, że... Ale tam totalnie jest dialog w jednym z pierwszych wspomnień, który się do niego tak, odnosi. Tak, wiem. Później jak go odkryłem, to tak. A ja w ogóle, jak go zobaczyłam na tych zdjęciach jakby, nasze zdjęcia, na tych obrazkach, które tam są, i pewnie dlatego, że tam jestem wielką fanką Moby Dicka i pewnie dlatego, że bardzo dużo siedzę w tatuażu, to po prostu go zobaczyłam i automatycznie wiedziałam, jaka to jest nacja, a był tylko jeden typ z tej nacji, więc automatycznie go przypomniałam. A jeszcze jeden mam problem, bo miałem taki moment, że zgadłem tożsamość tego typa, i nawet miałem pisać do ciebie, Tomek, czy to, że strzelałem tak długo Hindusów, aż w końcu trafiłem, to się w to tak gra, czy nie? Też się na to zastanawiam. To jest rasizm przy okazji. Się ale nie, można to. Później odkryłem, bo jest... Można to odkryć
Bez strzelania. Ja miałam jeden taki moment rasistowski w tej grze. Ja z Chińczykami miałem bardzo rasistowski moment. A to nie, z Chińczykami to akurat nie, ale nie wiem, jak daleko jest Dominik, więc może no wam jestem, powiem. Jestem tak naprawdę w tym miejscu dokładnie, które wynika z tego, co mówię, no niewiele dalej. A, no to ja nie będę o tym tam teraz jestem, mówić, jestem, ale miałam taki moment, że... Raptem chyba dwie pary, znaczy dwie szóstki, dwie trójki zrobiłem, czyli szóstkę jedną. No dobra, no to tam miałam moment, jest tam takich czterech czy pięciu topmanów, z których właśnie czterech chyba pochodzi z Chin. No i totalnie tam siedziałem jak stary rasista, nie da się ich rozróżnić w ogóle. Przypiszę jakiekolwiek nazwiska do kogokolwiek, kto by się tym przejmował. A to nie, to... Ja powiem, to Dominik, jak skończysz, to powiesz, że skończyłeś, to powiem, bo aż tak usiadłam i to nie wynikało z jakiejś mojej asumpcji, tylko z jednej ze scen, gdzie te dwie osoby były ustawione po prostu w bardzo konkretny sposób, ale wciąż jak to zrobiłam, to stwierdziłam, o mój Boże, jest mi tak wstyd. To co mnie irytowało w tym, bo ja się trochę zgadzam, że ten interfejs, trochę uważam, że to jest kolejna gra, która udowadnia, że książka w grze to nie jest zbyt dobry pomysł. Chociaż no. I tak to jest najlepsza książka w grze, jaką mieliśmy do tej pory. Ale to, co mnie najbardziej irytowało... Gdyby można było na jakimś przycisku sobie podpiąć tą mapę, tą drugą mapę, nie tą główną mapę, tak. Tylko tą drugą mapę, która ci pokazuje wspomnienie, które ostatnio sobie zaznaczyłeś na przykład, nie? No to wystarczyłoby, tak jak powiedziałeś, jest taki moment, jakby w którym masz już dostatecznie dużo ludzi zidentyfikowanych, że gra ci mówi, czy chcesz już wrócić? Tak. I w tym momencie powinno być coś albo takiego... Albo po prostu wybranie masz listy, no. No to właśnie, skoro już jakby doszedłeś do tego momentu, to masz tutaj takie ułatwienie jakby dostępu. Tutaj masz listę wspomnień, no. Albo nie wiem, masz upgrade do tego tam zegarka, który masz, który ci coś jakby trzeba daje, żeby trzeba by znajdźki znaleźć, żeby ten upgrade zrobić. Ale no tak, no to jest jedna, to jest jedyne co jak grałam w Obradin, to pamiętam, że zwróciłam na to uwagę i pamiętam, że nawet na Twitterze robiłam. A nie zwróciłaś uwagi na to, że to mnie najbardziej irytowało w tej grze, że jak odkrywasz miejsce zbrodni, to masz takie przymusowe przeniesienie się do przeszłości, no. Ono trwa tam z 20 sekund. I się kończy tylko po to, żebyś, jeżeli się nie rozejrzałeś wystarczająco dobrze, i tak musiał tam wrócić ręcznie. Słuchaj, ja już miałem taką sytuację w tym trzecim rozdziale, nie, tylko który jest trzeci rozdział, który jest bardzo prosty i tam się go właśnie z marszu rozwiązuje bez żadnych informacji. Miałem takie momenty, że wchodziłem na scenę zbrodni i w trakcie tego przymusowego okresu wszystkich pozaznaczałem, kim są, co zrobili i już szukałem wyjścia i dopiero się skumałem, tak. Że jeszcze chwila, że jestem w ogóle w tej pierwszej części, nie? Tak, ale tak swoją drogą jeszcze jedną rzecz, którą bym tam dodała, to jest fakt takiego notatnika, gdzie na przykład żebyś mógł do osoby wyeliminować pewne osoby, na zasadzie, że wiesz na przykład, że to jest, że to, nie wiesz czy to jest Bob, no. Ale wiesz, że to nie jest Suzy, jakby. I żebyś mógł sobie, nie wiem, prawym kliknąć, tak, to prawda, wystawić to listę rzeczy i na przykład, dobra, tam teraz wiem, że to nie jest Bob, ale powiedzmy za pół godziny już zapomnę, że na pewno wyeliminowałam tak. Boba i będę się nad tym zastanawiać, tak. Nie? Tak, ja miałem jeszcze ten problem, zorientowałem się w pewnym momencie, no ale to trudno było to jakoś z poziomu interfejsu, to sama taka gra też, że trzeba po prostu samemu notatki sobie prowadzić, no, że... I, że to, że wiem, jak wygląda ludzik, który kogoś zabił i to, że odkryję tożsamość tego ludzika, to nie znaczy, że mi się to samo wypełni, bo jeszcze muszę wrócić do tego wspomnienia tak. I też pamiętać, że okej, skoro teraz wiem, kim ten typ jest, to powinienem tu zaznaczyć, że to on to zrobił. No, więc, ale ostatnio sobie pomyślałam, że chciałabym jeszcze raz pograć w tą gireczkę, żeby zobaczyć, czy on, bo ona... Replayability Returnal of Obradin jest praktycznie zerowa. No jak chyba każdej gry logicznej. No tak, ale tutaj to naprawdę, wiesz, na przykład w przygodówki tam ten Curse of Monkey Island to jestem w stanie przechodzić, bo ona po prostu jest na tyle długa i na tyle dużo rzeczy tam się dzieje, że niektórych tak, zagadek no, można zapomnieć. Tak, no jest narracja taka też klasyczna, nie? Tak, ale właśnie chciałam zobaczyć, ile rzeczy mi ucieknie z Returnal of Obradin, ale niestety te wszystkie momenty, że takie, wiem, się chyba za mocno zapisały w ogóle, że tam jestem geniuszem, więc piąteczka. I jeszcze szybko powiem, skończyłem Red Dead Redemption 2 w końcu i jak pisałem chyba Tomkowi, tak nazywam się Tomek. Trochę uspokoiło mnie to przejście, w tym sensie, że... Chyba Tomkowi, jak się ten typ nazywa, co z nami nagrywa. Nie, chodziło mi o to, że nie wiem, nie byłem pewien, tak, czy... Tak, mi podobałeś, tak. Że wszystkim czytelnikom Poligami też to pisałeś. Że zgadzam się z naszą oceną. Że w sensie, bo to, jak my wystawialiśmy, ja proponowałem tę grę do 70 roku, to miałem trochę wyrzutu sumienia, że robię może taki, jest takie zakończenie, że... Że robię taki, no powiedzmy odważny, nie wiem, że odważny, ale kontrowersyjny na pewno, krok
i chcę do takiej kategorii nominować tą grę, ale przyszedłem ją i totalnie pozostaje w tym. Ona jest, jak jest zajebista, to potrafi być naprawdę zajebista, ale i naprawdę potrafi działać, ale przez większość czasu niestety się w nią kiepsko gra i tak przeciętnie po prostu, może nie kiepsko. Wiecie, co jest zajebiste i działa? Tylko skończę szybko i wróciłem. Nie będę o tym dużo mówił, tylko powiem krótko. Wróciłem ostatnio do Assassina znowu, Origins. No ten, Odyssey. Odyssey. I kurna, jak dobrze było znowu pograć w grę po tym miesiącu Red Deada, która kurna nie ma tak bardzo głowy we własnej dupie. Której wsiadam na konia i naciskam drążek w kierunku, w którym koń ma jechać i on jedzie w tym kierunku. A nie muszę kurna klawisz logi jak do, wiesz, F-16 opanować, żeby koniem sterować. Więc... Wiecie, co jest 10 na 10 i w ogóle film roku i tak dalej? Into the Spider-Verse, Spider-Man. Jest po prostu rewelacyjny, naprawdę, to jest najlepszy film o superbohaterze, jaki widziałem w życiu. Bez kitu, kurde, to jest film idealny. Nie dość, że to jest najpiękniejsza animacja, jaką w tym roku mieliśmy. Znaczy, poza tam pewnie jest mnóstwo ofowych takich animacji, których nie widziałem, co nie? Ale ona jest cudownie narysowana, bo nie dość, że sama w sobie ma ciekawą stylistykę, to jeszcze tam jest 6 Spider-Manów, każdy z nich jest narysowany innym stylem, bo pochodzi z innego uniwersum, więc mamy tam animkową dziewczyny, mamy Spider-Ham, który jest takim totalnie taką kartunkową postacią i mamy tego Spider-Mana z Nor. Przy okazji w ogóle ktoś zauważył, że przenieśli Spider-Pig z Simpsonów do... Spider-Pig. Nie, to tak nie działa. No wiem, ale tak może... Spider-Ham już dawno był. Ale tak, no. Tak też mi się kojarzy ze Spider-Pig zawsze. I zawsze muszę sobie przypominać, że on się nie nazywa Spider-Pig, tylko Spider-Ham. A przede wszystkim to jest, kurde, mega wierny film takiemu komiksowemu filmowi, że on jest mega zabawny, on jest właśnie kolejną opowieścią o dojrzewającym nastolatku, który to jest taka wielka metafora radzenia sobie tam z problemami, życiem i odpowiedzialnością i tak dalej. I ta metafora działa i jest zajebiście udźwiękowiony z super ścieżką dźwiękową hip-hopową. Co może brzmieć odpychająco dla Dominika, wiem, ale naprawdę jest mega dobrze wkomponowana ta ścieżka dźwiękowa. Dominik nie lubi rapsów i hip-hopów? Nie, Dominik nie lubi rapsów i hip-hopów. I piękno. Ma rewelacyjny rytm, taki, że tam się cały czas coś dzieje, jak się nie dzieje, to się gada o interesujących rzeczach. Wszyscy bohaterowie, nawet tacy, którzy na chwilę się pojawiają, mają mega rozbudowaną taką, znaczy może nie mega rozbudowaną, to dużo powiedziane, ale taką ludzką osobowość. Nie taką, że od razu łapiesz, że to jest postać, której o coś tam chodzi. Nawet jeżeli to nie jest rozbudowane, jeżeli ona się pojawia tylko na moment i tak dalej, to ty czujesz, że to jest pełnowymiarowy człowiek, co nie? Który, wiesz, którego losem tam się przyjmujesz. Tak. Nawet dokładnie, nawet świnia, nawet ci bohaterowie negatywni mają fajną, taką totalnie komiksową jakby swoją motywację, ale taką, że okej, okay, kupujesz, on się zachowuje tak, bo tak, bo z tego to wynika i tyle, co nie? A do tego jeszcze jest to film, który potrafi być zaskakująco smutny miejscami. I to tak bez spoilerowania, ale tam się dzieje jak na komiksowe standardy, jak na to, czego nas nauczyły filmy Marvelu i komiksy Marvelowe, że wszystko się może odczynić i tak dalej, to tam się dzieje, kurde, duże rzeczy tam się dzieją, naprawdę, co nie? A ten Spider-Man, taki normalny Spider-Man z tego, ten Spider-Man, którego my znamy, bo ten... biały, chcesz powiedzieć. Tak, ten biały Spider-Man, bo ten Miles Morales... Peter Parker, no właśnie. Miles Morales jest ze świata chyba Ultimate Spider-Man, a ten z Amazing Spider-Man, on tam już jest tak przy 40. I on miał, został tak przeorany przez życie, jak on zaczyna opowiadać swoją przeszłość, że to jest autentycznie, to jest mega smutna historia, co nie? Jak sobie tak, jak streścisz sobie jego całe, co to wiesz, te 40 lat jego w komiksach, co nie? Więc na maksa polecam, jest mega zajebisty w ogóle. Byłem z Iwoną i Iwona w ogóle siedziała jak oczarowana, co nie mówiła, że ale super, co nie? W ogóle mi nie przeszkadzały dzieciaki, bo się tam, jak się dzieciaki, to jest coś takiego jak w tym filmie, co ty uwielbiasz, o Piotrusiu Panie. W Marzycielu. Dokładnie tak jest, że na początku się bałem, że będą kurde dzieciaki i będą gadały. Ale później oglądam film o Spider-Manie, który się nie wstydzi tego, że jest film o Spider-Manie i widzę, jak te dzieciaki tam krzyczą i dopingują i tak dalej. I sobie myślę, ale to jest zajebiste w ogóle, ale oni trafili, w ogóle jaki entuzjazm. Naprawdę bardzo wszystkim polecam. Rewelacja, 10 na 10 totalnie, to nie? Okej. Okay. Cudowny film. Muszę się wybrać, no. Ja wiem, że... Ja nie wiem, z czego to wynika, ale ostatnio rozmawiałam z dwójką moich znajomych, którzy chcieli się na to wybrać we Wrocławiu. I ja nie wiem, czy jakby kina się spodziewały, że to będzie taki hit, czy o co z tym chodziło, ale większość kin umieściła ten film... Tak. Ma bardzo mało seansów i bardzo małe sale. I w dziwnych godzinach też, takich około 15 jakoś... są seanse i tak dalej. No, I jest, na przykład w Gdańsku jest więcej seansów z dubbingiem, ja byłem na dubbingu. Na szczęście to jest dobry dubbing, ja się ale jest więcej z dubbingiem niż z napisami. Ja, wiesz co, ja wydaje mi się, że to być może wcale nie jest takie głupie,
I znaczy ja się zastanawiam po prostu dlaczego. Mam argument, no? Który nie wiem czy jest argumentem w sumie, ale jest. Mam coś. Jest, ale Red Dead Redemption jest czymś na temat. Jest czymś na temat. Ale Assassin. Wiecie, że Gwint nie sprzedał 200 tysięcy egzemplarzy w zeszłym roku, ten Wiedźmiński, ten single player z Gwinta. No coś ty. No. Sprzedał mniej niż 200 tysięcy? Mniej niż 200 tysięcy, z wielkim rozczarowaniem. I to jest argument? To jest argument, który pokazuje, że nie zawsze, że sama siła marki, aha, jeżeli to nie jest jakby... Wydawało się, że Wiedźmin jest tak nośną marką, że to wystarczy. Tak samo jak tutaj masz, że Marvel. Ale być może to nie jest tylko Marvel, tylko to są aktorzy znani, znane twarze i wiesz. I że dla ludzi, jak mają teraz nagle jakąś animację, jakąś taką dziki. Znaczy, ja to trochę rozumiem właśnie, bo przede wszystkim... Ja też nie twierdzę, że ten film nie odniósł sukcesu, może nie odniesie, tylko mówię, że być może... On tak, na razie odniósł umiarkowany sukces. Ale ewidentnie jakby te godziny i te sale wskazują raczej na fakt, że ten film został automatycznie jakby taki grabnięty przez jakby tą publiczność, że dla dzieci będzie. Wiesz, bo to wskazuje po prostu. Ja w ogóle się bardzo dziwiłem, że ten film wszedł do kin w Polsce, bo jednak te animacje komiksowe, które są w Stanach mega silnym nurtem, zwłaszcza DC robi dużo animacji komiksowych, one bardzo rzadko trafiają do Polski, nawet no, trzeba czekać na premiery DVD albo tam Blu-raya i to też one są opóźnione, co nieczęsto. A do tego o tym filmie w Polsce się akurat dosyć mało mówiło. W Ameryce, jak pojawiły się te trailery i one wyglądały rewelacyjnie, to nagle się pojawił taki buzz, co nie, że wow, że to będzie super film. Ale w Polsce jednak to cały czas było takie, że no, animowane Spider-Man, no coś tam, co nie, obejrzymy na Netflixie kiedyś tam. Więc w ogóle mi się wydaje, że jakby, że to, że on wszedł do kin, to albo to jest siła Sony, który, bo to zrobił Sony, a nie Marvel, co też jest w ogóle takim... takim plot twistem gigantycznym ze Sony, no. Jednak potrafi robić film o superbohaterach. No. Albo to jest siła Sony, który po prostu sprzedawał w pakiecie ten film i mówił, że musicie go kupić. Albo rzeczywiście ludzie już, znaczy kiniarze już tak wierzą w Marvela, że stwierdzili, że kiniarze? A mimo, że nie znamy, to i tak weźmiemy. Myślę, że kiniarze się kumują z gliniarzami. Ja mam jeszcze jedną grę, w którą jest, zaczekaj, jeszcze kończąc temat Spidermana, on jest umiarkowanym sukcesem finansowym, ponieważ zarobił według Box Office Mojo do tej pory 330 baniek tylko. A kosztował, jak na film animowany, nie mało, bo 90 baniek. Nic nie ogarniam dzisiaj. Dobrze, to ja mam grę, w którą gram. Oprócz Pokemonów, które już zrehabilitowały się zupełnie w moich oczach i naprawdę są dobrymi Pokemonami. Szczególnie jak siedzę z tym Pokebolem w ręku przed telewizorem i naprawdę dobrze się bawię. Grałam w... Swery miał wydać... Nie wiem, czy pamiętacie, że Swery miał wydać grę, która się nazywała chyba tam Wonderful Life, o takiej babce, tak, która mieszkała w wiosce, była fotografem i tam się wszyscy w nocy zamieniali w koty. Tam kompletnie chyba zmienili wszystko, całą prawę graficzną. Znaczy, był taki, że Kickstarter się nie udał, potem jeszcze raz go chyba zakładali, znowu się nie udał. No i tak tam ten. No i w międzyczasie się okazało, że wydał jeszcze jedną grę, która w ogóle totalnie nie była na moim radarze. I teraz tak, ta gra się nazywa, i żebym się coś nie pomyliła. Tam, coś tam. The Missing J.J. tak Macfield and the tam... Island of Memories. Mów powiedz jeszcze raz, bo cię zagłuszałem. O tym dokładnie myślałem. Już? No. The Missing... No. Już możesz. The Missing... Teraz. Śmiało, no. Czytaj już. Gówno. The Missing J.J. Macfield and the Island of Memories. I to jest... Ja tą grę widziałam na Switchu, bo ja czasami przeglądam Marketplace Switcha i tak się na to spojrzałam i stwierdziłam, okej, to wygląda ciekawie, ale z drugiej strony to jest platformówka 2D. Jakby tam, why? I zobaczyłam tego trailera, tam kawałek, po czym jak przeczytałam, że to jest Swear, to zobaczyłam go jeszcze raz, bo tak się zainteresowałam. I patent jest taki, że gra się tym tytułową, tą J.J. McKenzie i ona... ma swoją przyjaciółkę, ale też partnerkę, jakby, która znika. No i w trakcie tego, kiedy ona znika, to jesteś z nią na takim kempingu, jakby. Taka jest bardzo fajna, tam dosyć naiwna, ale romantyczna scena. I potem ty zaczynasz jej szukać. I ja się zastanawiam, no dobra, no to jest gra Swearego, bo widzę, jak jest zrobiona bohaterka, widzę, jakie są, bo te animacje wyglądają, ta gra nie wygląda super, ale jest animowana trochę tak jak Ghost Trick. Jest bardzo dużo takich... No właśnie ja tylko widziałem na screenshotach i miałem wrażenie, że jest po prostu brzydka. Nie, w sensie jak na screenshotach rzeczywiście może tak wyglądać, bo animacja ją robi tak naprawdę. I cały patent polega na tym, że jak rozwiązujesz zagadki przez rozczłonkowywanie ciała głównej bohaterki, że na przykład potrzebujesz czegoś, żeby rzucić, to musisz sobie oderwać rękę na przykład i rzucić ręką, albo możesz się podpalić i w ten sposób rozwiązujesz zagadki, że musisz gdzieś przenieść ogień.
I jakby na tym to polega, albo na przykład możesz być samą głową, albo jakimś takim kawałkiem mięsa, jeżeli dostatecznie dobrze to zrobisz, więc jest dosyć dziwna ta gra. I co muszę powiedzieć, to jakby wiesz o tym, że masz tak robić, ale z drugiej strony twoja bohaterka krzyczy w agonii za każdym razem, kiedy coś takiego robisz. I w ogóle jakby zrobienie tych dwóch rzeczy obok siebie to jest taki typowy swery, to jest bardzo, bardzo dziwna rzecz. I doszłam The Good Life się miała nazywać ta gra, nie The Good Wonderful Life, a nie Wonderful, tak. I wzięłam i wczoraj przeszłam, myślę, że do połowy, bo tam się zbiera pączki, pączków jest 271, a ja mam tam ponad 100, więc to jest myślę około połowy, jeżeli jakieś ominęłam po prostu, to tym może nawet dalej jestem. W ogóle w każdej grze powinno się zbierać pączki. Pączki z dziurką. Najlepsza znajdźka. Ale bo to jest, powiem wam, że to jest, tak, bo wczoraj jeszcze w ogóle sprawdzałam, jak teraz będę wyjeżdżać, to jest takie miejsce, gdzie można zamawiać pączki, takie tuzin pączków różnych i sobie wczoraj to sprawdzałam, jak one wyglądają, się obśliniłam, kurde, w pociągu, ale tam, no nieważne. Ona bardzo lubi słodkości i dowiadujemy się tego, bo jakby cała warstwa fabularno-narracyjna jest rozwiązana oprócz tej jednej kasenki na początku w telefonie. Bo całość tego, że wiesz, że możesz się rozczłonkowywać, zaczyna się od tego, że biegnąc śladem tej swojej ukochanej, w pewnym momencie trafia w ciebie piorun. Kiedy trafia w ciebie piorun, to przebiega łoś, ale tak na czworakach, który nagle, jak się orientujesz, to on ma łeb łosia, natomiast on ma ciało takiego lekarza, w sensie człowieka. I on mówi od tyłu, on staje nad tobą, przebiegają sarny i zaczyna mówić, że to jest massive hemorrhage i tam, że tam trzeba zrobić transfuzję i coś tam. I ty jesteś w stanie sobie to ciało odbudować jakby całość ciała albo ugasić ogień. No i jest pokazane, jak na przykład sobie nastawiasz kark. Jak masz jeżeli sobie połamiesz kark, to cała gra się odwraca do góry nogami na przykład. Jest naprawdę bardzo dużo dziwnych motywów. Ale zaraz potem, kiedy cię trzasnął piorun, to podnosisz swojego takiego pluszaka, bo ona bierze pluszaka, kiedy idzie ze sobą. I ten pluszak się rozpada na taki węgiel. Nie ma go już potem. Aktywny. I nagle dostaje... Tak, aktywny, żeby się nie zesrać. I bierze... I nagle dostajesz wiadomość na telefonie. Jest taki bzyt normalnie. I bierzesz telefon i się okazuje, że ten pluszak do ciebie pisze. I ta gra się robi nagle strasznie agresywna, w sensie ta JJ cały czas jak odpisuje ludziom, to wysyła emotikony, ale te wszystkie emotikony to są takie naklejki, tak jak na Facebooku, takie tam what the fuck, who the fuck, albo tam shut the fuck up, albo coś takiego. I wszystkie z nich są jakby, ona ma tapetę na telefonie związaną z firmą, która robi pączki, która ma dwie maskotki i wszystkie... A bo my w ogóle o pączkach gadaliśmy. Tak, i wszystkie straciłaś rzeczy, straciłaś mi gdzieś koło łosio lekarza. Ale... I wszystkie rzeczy, które, w sensie wszystkie naklejki i cały jakby branding, ona ma z tej firmy, która robi pączki i cały czas jak z kimś rozmawia, bo masz tam ileś rozmów, cały czas jak z kimś rozmawia i jeżeli ktoś się na przykład proponuje, bo ona wiadomo, że jest dobrym uczniem, wiadomo, że jest na uniwersytecie, wiadomo, że matka się o nią martwi i tam jest bardzo, bardzo dużo naprawdę fabuły nagle, to za każdym razem, kiedy ktoś o coś prosi, to w zapłacie daje jej pączki. Więc to jest a thing ogólnie dla niej, że ona jest słodycza i bardzo lubi pączki. Dobra, więc ogólnie jeszcze nie przeszłam tej gry. Gameplayowo ona jest dziwna, natomiast nie jest to najlepsza gra Swearego. Ale czekam troszeczkę na to, co się stanie później, bo kiedy się zaczyna gra, to mówi, że będzie miała mocne tony, tam gore, tematy samobójstwa. No tam wiadomo, że tam ten gore wiąże się z tym ciałem i wszystko, co się rozpada i słyszysz te kości i ten. Ale no czekam na to, aż co się stanie dalej jakby, bo widać, że tam jest dużo takich metaforycznych rzeczy typu, że kiedy uciekasz przed takim czymś, co ci goni, to najprawdopodobniej jesteś ty, w sensie to jest jakieś wcielanie ciebie. Ale no jeszcze nie jest nic rozwiązane jakby w tym wszystkim. Ale jest bardzo cool, jeżeli chodzi o animację. Tyle. I po tym krótkim wstępie... Przechodzimy do odcinka tematycznego, który jest dzisiaj odcinkiem tematycznym i będziemy mówić o temacie. I tematem są nasze przewidywania na rok 2019, czyli rok, w którym dzieje się Akira i w którym dzieje się Blade Runner i w którym dzieje się coś jeszcze takiego znanego, ale nie pamiętam co. Więc... Musimy się już zacząć dziwnie ubierać, co? Dużo rzeczy się wydarzy w tym roku, tak. Od zagłady Tokio, drugiej już, po latające samoloty. Latające samoloty! Samochody, dobrze, że w końcu potem... Dominik przygotował nam pytania, które mają nas zachęcić do rozmowy i pierwsze pytanie jest, czy czekamy na jakąś konkretną grę w tym roku? Ja się bardzo przygotowałam, bo przejrzałam całą tabelkę wszystkich gier, które wychodzą w tym roku.
I myślałam, że na żadną nie czekam i to jest tak bardzo gówno, prawda? Na Outer Worlds czekamy. Na Outer Worlds, na Devil May Cry 5. A myślicie, że wyjdzie w tym roku? No tak zapowiedzieli, że jest, 2019. Tak, jest. Ale myślisz, że to realne? Myślę, że na święto wyjdzie. Jest to realne. Oni się mówiło, od jakichś 3 lat się już mówiło, że oni to mieli. No tak, robią. Masz rację, że od dawna już się mówi, że mieli projekt. A wiesz, pracować mogą nad nim od jakichś już 4-5, więc jak najbardziej to może tak być. Iga. Devil May Cry 5, totalnie tak. Sekiro, Shadows Die Twice. Jest niezapowiedziana, no tam takie nintendowskie rzeczy. Jest właśnie, to Sekiro nawet też się trochę zainteresowałem, bo na Xboxa będzie. Ja cały czas myślałem, że to jest tylko PS4, bo to tak było marketingowo rozegrane, że było na PS4 zapowiadane, a jest na PC-ty i na Xboxa też. Ale też było zapowiedziane na tym ostatnim E3 na Xboxie. Tak, ja nie twierdzę, że nie było, tylko po prostu z tego powodu, jak to było ogłoszone. Bo to było... Że no wiesz, Bloodborne na przykład wyszedł tylko na PS-a. Że to było jakoś, w jakiś sposób tak... Bo tak często jest z tymi grami, w przypadku których producent konsoli podpisuje taką umowę na marketing, że oni wtedy, na ich konferencji ta gra jest ogłoszona, jest podpisana jako PS4, nikt nie wspomina o Xboxie, nikt nie mówi też, że nie będzie na Xboxie, ale takie wrażenie jest i im zależy na takim wrażeniu. To jest jakby tak naprawdę świadome z ich strony, więc możliwe, że coś takiego, że przez coś takiego mi się to w głowie utwierdziło. W trzecim, łamanym na czwarty kwartał mają wyjść nowa jakaś gra pokemonowa, w sensie on announced, untitled Pokemon game na Switcha. Czekasz na untitled Pokemon game? Tak, ale czekam też na untitled Goose Game, które też wychodzi w tym roku. A jeżeli chodzi o gry indie, to jeszcze nie zrobiłam super dużego researchu, natomiast będziemy teraz robić podsumowanie tej listy, którą robiłam w zeszłym roku. I bardzo dużo z tych gier, które były zapowiedziane na zeszły rok, nie wyszło, więc one przejdą automatycznie na ten rok, więc na pewno tam będzie można trochę przegrzebać rzeczy. I coś jeszcze było, co muszę sobie przypomnieć, więc oddam wam na moment głos. The Life to będzie szósty. Iga, w ogóle zrobiłaś w ogóle całą robotę za cały podcast w tym pytaniu. Czemu? No bo nie masz nic do dodania. No. Outer Worlds, dla mnie to chyba tylko Outer Worlds, jak teraz o tym myślę, nawet po skonfrontowaniu się z tym, co ty wymieniłaś. Psychonauts 2, no tak, tak. Ale to... I wyjdzie jakaś visual novela na Vita. I tak się ucieszyłam, że wyjdzie jakaś visual novela Ja trochę czekam, znaczy trochę mówię, że czekam na Psychonauts 2, bo to jest coś, co wypada powiedzieć. Ale ja ciągle nie przyszedłem jedynki, więc ja czuję, że muszę przejść jedynkę, zanim się wezmę za dwójkę. Jest na Eurogamerze ten człowiek, który robi im wideo, jest jakimś trufanem Shenmue, serii Shenmue. I nawet on w materiale, na jaki gry czekamy najbardziej w 2019, mówił, że on grał w coś tam Shenmue 3, jakiś kawałek mu pokazali, i że to nie wygląda imponująco, i że umieszcza to na liście, bo jest trufanem i tak dalej, ale że mówi, nie spodziewajcie się trzęsienia ziemi. Mówi, że w ogóle ta gra powstaje za jakiś ułamek budżetu tak. poprzednich części, a kiedy to było, jakie wtedy były budżety gier, jakie są teraz, nie? Ja bym chciała powiedzieć, że na PS Vita wychodzi Sharin no Kuni The Girl Among the Sunflowers. Wyjdzie w lutym. Jeżeli kogoś interesuje, na PS Vita wyjdzie ta gra. Okej. Okay. Nikogo to nie interesuje. Myślę, to literalnie nie ma takiego człowieka. Wiesz co? I teraz w komentarzach zobaczysz, że jest taki jeden człowiek. Zobaczymy. Będzie zły. Life is Strange 2 wychodzi. W ogóle, czy wygraliście w Life is Strange Before the Storm? Przepraszam. Nie, nie. I nie grałem też ten dodatek tam. Bo byłeś coś tam darmowy, Adventure, nie? Coś tam, no. I ja ostatnio siedziałam na PSN-ie, bo przeglądam też bardzo często PSN-a i były te promocje, nie dość, że dla PS Plusowców to jeszcze w styczniu jest druga wyprzedaż świąteczna. I Before the Storm to są 3 odcinki z tego, co skumałam. Plus w Deluxe Edition jest jeszcze jeden odcinek, gdzie się gra młodą Sam, która nie jest w Arcadia Bay, jakby z tego, co też zrozumiałam. I tak siedziałam i się zastanawiałam, kurde, nie, że trochę nie, w sensie wiem, że nie chciałam tego kupić z iluś tam powodów, ale potem sobie przypomniałam, że ludzie pisali, że ona jest dużo lepiej napisana, zobaczyłam, że kosztuje 3 dychy ten Deluxe Edition, czy tam niecałe 3 dychy i stwierdziłam, że sobie kupię i tak bardzo, bardzo długo myślałam, dlaczego w ogóle pomyślałam o tym, żeby to kupić. Bo tam to była zamknięta historia, jakby nie byłam nie wiadomo jak nią zachwycona i tam po co. I się skumałam, o co mi chodziło. Najciekawszą postacią w jedynce dla mnie była ta Rachel Amber, której tam nie było i ona jest w tej części. Ja chcę zobaczyć, kim ona jest, bo kurde, jedyne co o niej wiesz, to jest fakt, że była tak super, że wszyscy kurde za nią tęsknią i realnie chciałam zobaczyć, bo to jest bardzo, bardzo trudno zrobić taką postać.
że robić takie oczekiwania, że to jest najlepsza w ogóle osoba, którą jesteś w stanie spotkać, robisz z niej człowieka, bo wiesz, że ma tam jakieś wady, wiesz, że ten, po czym no, nie pokazujesz jej, więc to jest proste jakby tylko mówić o osobie, nie? Po czym robisz grę, która jest przed tym, która ci pokazuje tą postać i stwierdziłam, że tego jestem super ciekawa, że chcę zobaczyć, jak oni rozwiązali tą postać. Więc pewnie pogram, ale nie wiem kiedy, bo pamiętam, że bardzo długo grałam w pierwszy sezon. Ja czekam w tym roku chyba najbardziej niestety na Red Dead Redemption 2 na peceta. Mam nadzieję, że wyjdzie. Bo chyba GTA 5 chyba jakoś wyszło właśnie tak rok później mniej więcej, co nie? Po konsolowej, więc mam nadzieję, że wyjdzie i chciałbym to ograć, chociażby po to, żeby pogadać z ludźmi, bo wszyscy o tym gadają. Mam kolejny argument za tym, że to jest prawdopodobne. Znaczy już chyba wszyscy mówią, raczej no. Jest ogólnie taki konsensus. Że pamiętaj, że mamy tego słuchacza, który spotkał kiedyś jednego z twórców na lotnisku i on mu powiedział, że Rockstar będzie chciał zrobić to samo co z GTA 5, bo teraz będą nowe konsole, czy w tym roku, czy w następnym roku, ale tam zaraz będą nowe konsole. I tak samo Rockstar zrobił z GTA 5, że ono wyszło na stare konsole, po czym tam rok czy półtora później wyszło na nowe konsole i na PC-ty przy okazji. Więc na to czekam na pewno i czekam bardzo na nowy Fire Emblem i chyba sobie kupię Switcha do niego, bo to będzie tylko na Switchu, które wygląda o tyle ciekawe, że w końcu nie będą to pojedynki takich bitwy, takich tam band po 20, po 20 wojowników, którzy udają armię, tylko teraz każdy bohater ma mieć ze sobą siły jakby, takie jednostki normalnie, że on jest tylko jakby dowódcą tych jednostek i to będzie, to ma przypominać wojnę bardziej, to mi się wydaje dosyć ciekawe. I w ogóle ładnie wygląda ten nowy Fire Emblem. No Iga, tak? Bo jeszcze jedna rzecz, która mi się przyczyniła, która wychodzi i tam totalnie na nią nie czekam, ale pamiętacie, że taką grę Days Gone? No tak. Gdzie zombie były płynem, no. Tak, no coś takiego i tam ja już nie wiem, czy jest jakakolwiek jedna osoba, która na to czeka. Raczej jak to wyjdzie, to pewnie ktoś w to pogra na tej raczej. To będzie ekskluzyw na PS4 kupuje, i Sony będzie to mocno marketingowo pchało i na pewno się sprzeda moim zdaniem. Kupuje z tym kimś, kto czeka na visual novel na PS Vita. Myślę, że to może być nawet ta sama osoba. Ej, ale realnie się podierałam tym, że jest visual novel na PS Vita i wiecie co, ja mam taki w ogóle thing, że ja bardzo często skupuję konsole Sony po generacji, żeby sobie przejść ileś tam tych ekskluzywów, bo i zawsze mam jakieś ekskluzywy, które gdzieś tam mam odłożone. I okej, okay, w tym jakby, w tej generacji zaczęłam od tej konsoli, więc no ewidentnie nie mam ten. I tak sobie pomyślałam, może już jest czas, żeby kupić Vita? Bo ona teraz pewnie kosztuje, ja ostatnio, to się zaczęło się od tego, że przychodziłam obok, to jest Komis czy Lombard? Lombard. Koło Lombardu i zobaczyłam, że jest PS Vita, ale w strasznym stanie była, taka poobijana i ten, ale za jakieś tam kurde 100 zł czy coś takiego. I tak stwierdziłam, może? W sensie na zasadzie tam przejść te cztery tytuły, które chcę przejść i potem zobaczyłam, że visual jakie novel... Jakie to są cztery tytuły? Silent Hill, Murasaki Baby, Tearaway. Tearaway jest chyba na PS4. Tak, ale... Ale dobrze się gra chyba na wiesz. Tak, bo to tyle co grałam na Vicie, to naprawdę było super. I coś jeszcze było. Jest trudno wymienić. Jakiś horror. To jest niesamowite w tej konsoli, że jest nawet trudno cztery gry wymienić. Znaczy wiesz co, tam jest na pewno dużo więcej. Zaraz gier, tylko, ten że... człowiek, który kocha Vita, ci wymieni z 20 w komentarzach. Znaczy, ja nie mówię, że tam nie ma więcej gier, bo oczywiście, że są. Tylko że w tym sensie. Dla osoby, która nie ma Vita, nie była nią zainteresowana, to realnie jest trudno. Tak. Ja bardzo słaba Uncharted na Vita, którego nie polecam nikomu. Akurat znaczy, jak już masz tą konsolę i chcesz na nią kupować gry, to tam coś znajdziesz, nie? Ale tak jak wymyślić z głowy właśnie choćby cztery tytuły, które uzasadniają kupienie Vity, jest ciężko. No i właśnie tak stwierdziłam, że może kupię, po czym sobie przypominam, że Vita są dosyć brzydkie, bo jak kupowałam PSP na przykład, już bardzo, bardzo długo po tym, kiedy ono już nie było taką ich konsolą, już była chyba w ogóle Vita na rynku, albo była już zapowiedziana, już tam za 200 wydało się kupić ogólnie PSP. To kupiłam dlatego, że była różowa wersja, ja bardzo lubię różowe konsole przenośne i były te Vity w Japonii, które wychodziły dwukolorowe edycje, które były naprawdę bardzo, bardzo ładne, do nas nigdy nie doszły, więc u nas są tylko te takie klocki brzydkie. No ale kurde, może to już jest moment na Vita. Ja się też trochę zastanawiam, czy PS4 nie kupić. Bo już jest wystarczająco dużo. A to już chyba Pro na lepiej PS4. Kupić. No tak, nie no. No. Ale jest już wystarczająco dużo ekskluzywów na PS4, żeby tak literalnie, wiesz, czy dla człowieka z PC-tem, tam jest z 10 czy 15 interesujących gier, które chciałbym ograć. Zawsze co? Były.
Zawsze były te ekskluzywy. Nie, no nie były zawsze. No. Ale nie było ich tak dużo, co nie? Żeby, żeby to było zawsze. Nie... Okay. To znaczy, że zawsze były. No był Bloodborne prawie od początku. A, no ale to. Jak prawie od początku? No kiedy wyszedł Bloodborne? No jakieś 2 czy 3 lata po premierze konsoli. Nie, właśnie jakoś dużo szybciej mi się nie. Pierwsza... Macie mocne argumenty z jednej z drugiej strony. Na początku to wyszedł Killzone, no ale mi bardziej chodziło o to, że argument, że zawsze był, jest absurdalny, zawsze. No bo ta konsola nie wyszła z 15 lat. Na przykład Killzone. Jest chujowy. Ale na przykład jest ekskluzywem. Shadowfall. Popatrz, jak to no nie, no ale teraz, realnie teraz, na przykład w ostatnim roku wyszły takie gry, które chciałbym ograć. No tak, tak. Jak God of War, jak Detroit, ironicznie oczywiście. I wyjdzie. Ej, to Detroit jest jakby świadectwem faktu, że Cage zdajesz sobie sprawę z tego, że rasizm być może jest problemem na świecie, to jest ważne. Wyjdzie za chwilę Death Stranding, który też będzie tylko na PS4, który będę bardzo żałował, że nie będę w to grał. Więc trochę się zastanawiam. Ponosiłbyś te paszki. Trochę się zastanawiam, w którym kierunku pójść, czy PS4, czy PS Vita. Znaczy, czy Switcha, przepraszam. Why not both? No nie, bo mnie nie stać na bothy. No to nie musisz ich kupować naraz. Myślę, że najpierw Switch do. Nie wiem, myślę jeszcze o tym. Mi się wydaje, że człowieka w naszej sytuacji życiowej, tak bardzo ogólnie pojętej, to nawet bardziej nie stać na tę konsolę tak z punktu widzenia czasowego nawet niż finansowego. Tak. No ja mam Xboxa, na którego nie ma nic, a i tak nie mam czasu grać to, co na nim jest. Więc... Ja mam Xboxa, którego mam wypożyczonego z pracy i tak sobie czas na niego patrzę i myślę, pogram sobie w Cupheada, bo to jest realnie coś, co bardzo tak. Chcę przejść i nigdy, zawsze mam coś innego do roboty. No dokładnie. No. Zawsze mam EDF. To jest... Z tym Red Deadem to się spiałem naprawdę i dużo w niego grałem. Tylko jedna osoba... Praktycznie głównie w niego grałem i zajęło mi ponad miesiąc, żeby doceniła go przejść. Doceniła najlepszy tekst z zeszłego roku, którego wy nawet nie zauważyliście, jak powiedziałam, że w EDF 5 będą żaby. Kropka. Kumacie? Tak ja nie zestraj się. Proszę docenić rzecz. Nie doceniam. Odmawiam. Fuck you guys, to się nie odzywam. Dobra, Dominik rzucił myśl przed chwilą, którą też znalazła się w naszych pytaniach, że w przyszły rok będzie końcem tej generacji konsol. Skąd takie przypuszczenia, Dominiku? Halo, halo, Dominiku. I czy to już jest przesądzone? Czy to nie jest przesądzone? Iga kręci głową. Wynika z czasu... Ja nie mogę o tym mówić. Wynika z tego, co powiedziała Iga, po pierwsze. Po drugie, wynika z czasu, jaki minął od startu poprzedniej generacji. Wynika z tego, że już od roku się mówi o tym. W zasadzie na tyle otwarcie, na ile można o tym mówić. Tak? Jakby to nie jest tak, że ten cykl generacji, on takim dosyć przewidywalnym rytmem idzie. I ten rytm, on był niezmienny w zasadzie od zawsze. I jasne, na początku tej generacji pojawiły się takie przypuszczenia, że ona będzie ostatnia, albo że będzie tam dużo dłuższa niż inne. No ale im bardziej nadchodzi ten moment i się zbliża, że już by wypadało coś nowego, to tak tym bardziej się... od kiedy też o Cyberpunku się mówi, to CD Projekt też tak samo. Nic nie mogą powiedzieć, no bo NDA-ki i tak dalej, ale oni też bardzo na tyle, na ile mogą to mówić, to też od początku sugerują, że ta gra będzie na... taka jak GTA 5, że będzie na jednej... i na drugiej generacji. Więc... Ale nie masz wrażenia cały czas, że ta generacja jeszcze jest niespełniona? Mi się wydaje, że nie wiem. Bardzo zła generacja, to mogę powiedzieć. Subiektywnie to jest naprawdę To jest po prostu bardzo zła generacja. No. Nie wiem, czy istnieje w ogóle... Że ja cały czas jeszcze czekam, żeby się zaczęła realizować ta generacja, żeby zaczęły wychodzić te dobre gry, na których będzie warto. Ale ta generacja ma... Ona ma taki grzech pierworodny, który sprawia, że nieważne jak dobre gry wyjdą, to jej nie uratuje. Ma chujowe konsole. Obie. To jest coś takiego, czytałem ostatnio jakiś... Przepraszam, Switch jest super. Nie, mówię o jakby Switch jest trochę poza konkurencją. Ale to jest śmieszne, co mówisz, śmieszne, ja się zgadzam z tobą, ale to jest zabawne, bo przy okazji PS4 jest najlepiej sprzedający się PS w historii. Jest niesłuszne takie oczywiście wykluczanie Switcha z tego, ale też trudno tego nie robić, bo on trochę gra... w ogóle w swojej lidze zupełnie, nie? Tej super lidze, jakby na tymi dwoma. W lidze mistrzów. No, trochę tak. Trochę tak, ale wciąż jest to inna liga, nie? I jakiś czas temu czytałem a propos iPhone'a 10, dlaczego on jest taki drogi, nie? I że on był taki drogi dlatego, że nikt w Apple'u nie wierzył, że on odniesie sukces, bo to było urządzenie sprzedawane zanim opłacało się tego typu komponenty masowo produkować, więc oni chcieli go wydać tak po prostu, żeby przetestować wody i sprawdzić. Okazało się, że ludzie zwariowali i się na to rzucili, więc oni tam, okej, możemy teraz najwyraźniej sprzedawać telefony po $1000, nie?
I trochę mam takie wrażenie... Super jesteście ludzie, że tak zrobiliście, no, w ogóle to prawda, tam... prawda. Mega swoją drogą, z wami. Swoją drogą, Tim Cook ostatnio, bo uważam, to jest taki skandal, że kurna, trzeba o tym powiedzieć. Wiem, że to nie ma nic do rzeczy do tego... Teraz zachwiejemy w ogóle Apple, bo w końcu trzeba, powiem o tym głośno, trzeba. Trzeba o tym powiedzieć. Ludzie on mają ostatnio, prawo ostatnio otwarcie przyznał w raporcie dla inwestorów, jako że Apple ma dużo gorsze wyniki, znaczy dużo gorsze, no, ma gorsze wyniki finansowe niż było oczekiwane i przyznał, że jednym z powodów jest to, że jest łatwiej teraz naprawiać telefony niż kiedyś iPhony. Że oni bardzo długo bardzo to utrudniali i w końcu jakoś tam to ułatwili, że bo oni w ogóle jakieś procesy tam i tak dalej, nie? Że w końcu trochę jakby wyszli bardziej do klienta, że można naprawiać i on w raporcie dla inwestorów praktycznie powiedział, że przez to mamy teraz gorsze wyniki finansowe. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że jest typ na YouTubie, który po tym, kiedy właśnie stwierdził, jak trudno jest naprawiać ten sprzęt, on kupuje każdy sprzęt, który wyda Apple, rozkłada go na czynniki pierwsze i robi tutoriale ze wszystkiego, jak naprawić samemu w domu i powiedział, że będzie to robił do czasu, aż Apple nie da normalnych serwisów, możliwości wymiany części na inne części niż ich i udostępni możliwość naprawy tego urządzenia oraz modowania go normalnemu użytkownikowi. Okay. A to jest teraz, bardzo dobry typ. A teraz zgubiłem komplementy. A nie wodzi się totalnie z tymi, z procesami cały czas ze strony Apple? Jak na razie z tego co wiem, to nie miał, ale też tak bardzo go nie śledzę. Natomiast jakby ja nie wiem. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że prawnicy Apple mogą coś jakby w związku z tym zrobić, ale z drugiej strony, jak kupujesz ten sprzęt, to masz napisane, że nie możesz go otworzyć. Znaczy, reverse engineering jest łamaniem umowy licencyjnej. Możesz go otworzyć, ale nie możesz sprawdzać, jak te części działają. One są zarejestrowane, w sensie opatentowane i tam chronione prawami. Chronione prawami i tak dalej. Czyli możesz go otworzyć i popatrzeć sobie na to, ale jakbyś chciała zrobić swój odpowiednik, to już musiałabyś wiedzieć, jak ta część działa. A to już jest niezgodne z prawem. No tak, tylko się właśnie zastanawiam, czy on tego jakoś nie obchodzi czymś innym, w sensie dając jakieś instrukcje, do czego się nie tłumacząc, albo coś takiego, nie wiem, trudno im powiedzieć. Natomiast on bardzo ewidentnie w tych filmach często mówi, że będzie to robił do czasu, aż to się stanie po prostu ze strony Apple. Mówi, że to jest niemoralne, co robią, no to, że to jest w ogóle stawanie jakby jako przeszkoda dla konsumentów i że no, nie powinno się tak robić i że on jest bardzo niezadowolony. No dobra, a teraz... Mówiłeś o iPhone X, że dlaczego jest taki drogi. I że trochę mam wrażenie, że te konsole, obie, i PlayStation 4, i Xbox, jest to głównie przez to, że one miały 500 gigowy dysk, a nawet moim zdaniem jednoterowy dysk, dopiero teraz jak mam te 1,5 tera, bo mam 500 i tera, które dołożyłem, to jest tak w miarę, jest tak, że jest okej, że one były technologicznie zupełnie nieprzygotowane na ten taki, nie, wydaje mi się, że ani Microsoft, ani Sony nie spodziewały się, że ten przeskok do gier cyfrowych na konsolach nastąpi tak szybko. Bo jeszcze na początku tej generacji to się wydawało niewiarygodne. Jak Microsoft to powiedział, to będzie takie, jakie na nich w ogóle, jaka na nich krytyka spadła. Teraz ostatnio Związek Sprzedawców Oprogramowania Rozrywkowego w Wielkiej Brytanii poinformował, że 80% sprzedaży gier w Wielkiej Brytanii to już jest sprzedaż cyfrowa. 80%. Więc... I te konsole nie są na to gotowe. I tam powinny być ponad 5 tera tak naprawdę. Żeby to było, jak gry zajmują, to chyba po 100 giga. Mój Xbox 360 umarł święta. Tak, widziałam. W Wigilię w ogóle. Ale w te święta? Tak, teraz. Red Ringa w ogóle. Red Ringa dostałem, no. Chciałem, bo już go odpalam tylko po to, żeby pograć z takim moim innym kumplem w FIFA, jak do mnie przyjeżdża. I chcieliśmy rozegrać mecz, a tu kurde Red Ring. No. To było smutne. 11 lat. Z tego pierwszego rzutu, co no. W ogóle wszystkie prawie miały. Ja trochę nie skumałem tego twojego posta. Ja myślałem, że ty wspominasz, że on umarł tam rok temu czy kiedyś. Nie, on teraz umarł. Okej. To bym bardziej kondolencje wyraził. Przepraszam. Robimy pogrzeb? Nie. Mam nadzieję, że być może, bo tam mi zasugerowałeś, że to może być problem z samym zasilaczem. Więc załatwię sobie zasilacz i zobaczymy, czy będzie lepiej. Ja wiem lepiej. Też, że bardzo często było tak... Taki, wiecie, najbardziej magiczny sposób naprawy czegokolwiek. Zostaw go na trochę, odłącz go od prądu i potem go włącz tak za 2 tygodnie. Działało też zawijanie w ręcznik na jakieś 2 tygodnie. Ja pamiętam, że strasznie... Weź sobie nie, zobacz. Wkładanie do piekarnika? Był taki trik, że się zawijało go w ręcznik, bo to było przypuszczenie, że to zimny lód powoduje i że jak go mocno nagrzejesz, to coś tam się... Jaki zimny lód? Tam w środku jest lód w tej konsoli? Nie, to chodzi o lód, lutowania na konsoli, że przerwane jest lutowanie i że jak go podgrzejesz, to one się tam nadtopią i się połączą znowu i patent jest taki, że jak sobie zobaczysz, jak rozwiązać tam Red Ringa,
to jest bardzo dużo takich magicznych, tam wiesz, ale trzy razy spluń, podaj go że, tam, ja powiedziałem na dwa tygodnie, bo w moim przypadku, jak ja dostałem Redlinga, to na dwa tygodnie w tym sensie, że do tego ręcznika to się na 40 minut go wkłada, zawijało się go w ręcznik, na 40 minut się go włączało, to się go wyłączało, wyjmowało, poczekało, ostygnie, włączało znowu i działał. I u mnie to zadziałało, a przez dwa tygodnie i po tych dwóch tygodniach znowu. Znaczy mój miał 11 lat, to już jest, to jest jakieś 70 ludzkich lat, co nie dla konsoli. Razy 360 to zawsze jest. Więc on literalnie już mógł po prostu umrzeć ze starości. Jakby bardzo długo był na służbie. Jesteś mu bardzo wdzięczny za te wszystkie lata, więc bardzo możliwe, że tam poszło coś zupełnie innego niż te standardowe przyczyny, co nie Red Ringa. Ale w każdym razie odszedł, tak. I teraz nie mam konsoli. Właśnie chyba dlatego tak nagle postanowiłem kupić sobie kolejną konsolę, bo głupio tak w ogóle nie mieć dużej konsoli w domu. Nie zawsze miałem tylko Xboxa, a teraz już nie mam. No, w każdym razie, kończąc temat konsol, przechodzimy do tematu dwóch najbardziej oczekiwanych gier przyszłego roku, które czy się ukażą, Dominik pyta nas, Cyberpunk 2077 czy wyjdzie i czy Anthem wyjdzie, jak myślicie? Anthem wyjdzie, bo Electronic Arts... I czy to będzie koniec BioWare? Obawiam się, że tak. Nic nie wskazuje na to, bo no chyba już nikt nie wierzy w tą grę. To jest najsmutniejsze. Znaczy, wiesz co? Po tym, kiedy zaczęliśmy o tym gadać, bo ja w nią cały czas nie wierzę, uważam, z tego, co pokazali marketingowcy, to będzie najgorsza gra ever, po prostu no tak nie, generic. Nie, no nie będzie najgorsza. Nie, no ale będzie generic. Ale w sensie, będzie tak, generic na maksa. W sensie najgorsza na zasadzie takim, że nie będzie miała nic charakterystycznego. Z tego, co jak na razie wygląda, nie będzie w ogóle charakterystyczna, więc równie dobrze why. Jakby na tej zasadzie najgorsza. Nie, że realnie będzie 1 na 10. Ale mi się wydaje, że na przykład takie gry jak Call of Duty udowadniają, że jest dużo ludzi, którzy cenią sobie kompetentne AAA. Iga, oddaję ci głos. Jest kilka osób na Twitterze, które zaczęły tweetować o tym, że to będzie super gra. I ja do jednej z takich osób napisałam, ci płacą za to, żebyś tak pisała? To była kobieta. Ponieważ jesteś miłą osobą. Bo nie, no w sensie, bo realnie nie rozumiem. Bo jeżeli nie? Tak, to akurat tak się okazało, że były jakieś tam pokazy zamknięte, gdzie ludzie tam widzieli jakieś rzeczy i mówią, że byli zupełnie nieprzekonani, w dupie to mieli, do czasu aż. I że nic nie mogą powiedzieć, ale że coś tam. I dla mnie to brzmi bardzo far-fetched. W sensie, nie jestem w stanie w to uwierzyć. Ale z drugiej strony, nagle jacyś ludzie zaczęli pisać o tej grze dobrze i nie wiem, czy to jest realnie marketing i oni dostali jakieś gadżety czy cokolwiek tam z tego wynika, ale... Może to jest po prostu jakaś taka akcja takiego, shadow marketingu. Wydaje mi się, że raczej takich teorii spiskowych bym nie formułował. Wydaje mi się, że to może to taki... government Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że to może być taki efekt, że po tej grze się wszyscy spodziewają, nie, że ona będzie taka sobie, ale że będzie kiepska, po niej wszyscy spodziewają, że ona będzie chujowa. Więc oni zobaczyli coś, co pokazuje, że być może udowadnia, że nam może być całkiem okej, okay, że może być zupełnie spoko. Znaczy, ja i to nagle jeszcze... przez kontrast się robi takie wrażenie, że... Ja tylko jeszcze przypomnę, jak wychodził Fortnite i jeździli z tymi betami do ludzi tam w redakcjach i wszyscy mówili, że to jest. Potem nagle się stało największą grą ever. Czy zasłużenie, czy nie, to tam inna sprawa, ale stał się. Ale Fortnite też długo nie był hitem, dopóki jak wszedł Battle Royale. Znaczy, ja ci powiem, właśnie on tak naprawdę chyba do końca nie jest hitem, bo jego ta wersja Battle Royale to nie jest Fortnite. No tak. Tak, więc tutaj trzeba może się zastanowić, czy on jest hitem. Niekoniecznie jakby. No, ale w tej chwili mówiąc Fortnite, to jest tylko Battle masz Royale. Masz na myśli Fortnite Battle Royale. To... No tak, no ale jakby... Nikt już nawet nie pamięta, więc być że... może Anthem... Znaczy, może ktoś pamięta, że istnieje taka gra jak sam Fortnite, to jest ta sama osoba, która czeka na Visual Novel na Vita i ta sama osoba, która... Co jeszcze było? Coś tam na PS4. Coś tam na PS4. Days Gone. Days Gone. Tak, będzie Days grała. To jest tak oczekiwana gra, że nawet w ciągu 20 minut zapominamy. Ale chodzi mi po prostu o to, że zaczęłam zwracać uwagę na tym, że o tej grze zaczyna się pisać dobrze. Nie wiem, z czego to wynika, bo nikt nie może nic powiedzieć. Wiem, że ten marketing jej i to, w jaki sposób o nią zapowiadali, to jest takie trochę... Ona teraz już jest kopyta podobno ten marketing. Tam na początku roku, więc możemy się pewnie spodziewać trochę więcej rzeczy, które nie będą takimi trailerami, jakie wydali ostatnio. Ale jakby I don't give a fuck, jak na razie nic mnie nie zainteresowało. Mi się wydaje, że przy okazji też poprzednie osiągnięcia BioWare udowadniają, że istnieje rynek na kompetentne gry AAA, które ale dobrze wyglądają. Co? Istnieje perspektywa taka dosyć powszechna, że Mass Effecty, szczególnie jedynka i dwójka, to nie były kompetentne gry AAA. No ale trójka i ostatnia Andromeda. No tak. Andromeda była kompetentną grą AAA. No taką w sensie, no, że działała. Że się działała, no. Tak.
I że, znaczy, ja że wiem, miała że... fabułę na 30 godzin, że, działo, że było strzelanie, które wiesz, które działa, jak naciskasz spust, to coś tam wybucha, że wyglądała nie najgorzej, poza tymi momentami, kiedy nie wyglądała w ogóle. I tak dalej. Co, znaczy, nie? Jakby, ja zawsze wiem, tak że... samo Call of Duty tak samo działa. Jakby, co, jakby nie? Narracja w internecie Reddita i to jest zawsze coś innego niż to, co się dzieje jakby sprzedażowo i tam whatnot, więc wiem, że Andromeda została zmierzona, ale dlatego, też że bardzo tam... szybko od niej odeszli, nie? To było taki jakby... taki motyw, który coś jednak o tej grze powiedział, że nawet oprócz tej narracji fakt, że powiedzieli, że nie będą jej patchować. Ale mi się wydaje, właśnie mi się wydaje, że to trochę w drugą stronę działała ta reakcja, że oni bardzo szybko odeszli od Andromedy, dlatego że ta narracja się stała bardzo szybko tak toksyczna, że tam zapadła biznesowa decyzja, że lepiej się od tego odciąć, lepiej to zostawić ze sobą, niż ciągnąć temat, naprawiać tą grę i tak dalej, bo cały czas będziemy w tym gównie. To nie jest tak, że gracze nagle docenią, że my naprawiliśmy tą grę, tak jak gracze nie docenili, że Microsoft zmienił zdanie w sprawie cyfrowej dystrybucji i tak dalej. Tylko, że gracze będą już zawsze będą pamiętać, że ta gra była spieszona, nawet jeżeli ją naprawimy. Co nie tak samo teraz jest przecież cały czas z tym No Man's Sky, co nie? Który podobno jest zupełnie inną grą, ale wszyscy cały czas pamiętają jako gigantyczną porażkę i clusterfuck. A co miałam powiedzieć? I że ktoś w AI powiedział, zostawiamy to, co nie? Palimy ten jak most. Przeglądałam te promocje, na których kupiłam Before the Storm, był pakiet Andromedy, jakiś w ogóle właśnie Deluxe Edition i tam ponad 100 zł. Ja tak się zajdę, co? To, czemu? No ale Dominik, uważasz, że BioWare zamknął, bo to głównie o to chodzi w tym temacie, tak? No, znaczy nie wiem, czy uważam, że BioWare zamknął, trochę... Nie zdziwi się, Dominik. Nie zdziwię się, no. To jest takie... A będzie ci przykro? Nie, chyba. Ostatnią dobrą grą... No nie chcę teraz wpadać, no... Będzie mnie przekonały, że Mass Effecty. Jedynka i dwójka mi się podobały. Trójka też mi się podobała, może nie wiem. Ale jakoś tak... Nie wiem, no nie chyba. Od kiedy... Wow. An end of an era po prostu. Dragon Age, które ci się podobały. Dragon... Autentycznie, biznes, który zrobiłem. Autentycznie udało mi się... Udało się tej filmie... Chyba przez to najbardziej nie będę żałował i tam niech wzdychają. Bo udało mi się jedną grą kompletnie zniszczyć moje zainteresowanie serią Dragon Age. Trójka była tak... I to dosyć śmieszne było, bo tak jak już wspominaliśmy, trójka była dla mnie zupełnie okej na początku. Po czym wyszedł Wiedźmin. Ja tej trójki nigdy nie skończyłem i tak bardzo nie mam ochoty do niej wracać. I tak bardzo już nie mam w ogóle straciłem zainteresowania tą serią, że no. No dobra, a czy Cyberpunk 2077 wyjdzie w przyszłym roku? Jak myślimy? Ja myślę, że nie wyjdzie. Nie wiem, kurde. No tak... Niby rozsądek podpowiada, że nie. Ale nie wiem, no... Nie wiem. Myślę, że są na to dużo większe szanse, niż wielu ludzi przypuszcza. O, tak? To jest moje takie wróżenie z fusów, bo ja nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Tylko... Znaczy ja tak z takiego zdroworozsądkowego punktu widzenia. Oni dopiero pokazali pierwszy fragment rozgrywki, który wygląda nie jak coś, co można już dostarczyć, co nie? Jako grę. Ta gra ma być... 100 razy większa niż ten fragment rozgrywki. Poza tym fragmentem rozgrywki mają tylko wizyjny trailer, który nie pokazuje realnej gry, tylko pokazuje ich wizję, no nie? Dokładnie to samo zrobił Obsidian z Outer Worlds. Też jest fragment rozgrywki. Dlatego której... też nie do końca wierzę, że... No zobaczymy. Może, no tak, w sumie ta gra nie wyszła jeszcze, tak? Więc tak samo jasne, nie? Zobaczymy, no. Myślę, że ja cały czas pamiętam tą wypowiedź, nie? Dla Pulsu Biznesu czy czegoś tam. Kicińskiego albo Iwińskiego, więc w ogóle to bardzo dobrze pamiętam cały czas. Której... Mówi coś tam, coś tam. W której powiedział, że mu imponuje bardzo ten model Bethesdy i że bardzo krótki... Krótka kampania. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie masz wrażenia, że to jest bullshit, że Wiedźmin 3 był, kurde, no tak. Jezusem Chrystusem, Panem naszym i Odkupicielem od lat i szedł tutaj w ogóle, wiesz, z całym swoim orszakiem i tak dalej. I z Cyberpunkiem jest trochę podobnie, no, że od lat już jest ta gra, wiemy, że ona powstaje, są materiały, są sprzedawane jakieś, wiesz, jakieś koszulki i tak dalej, co nie? Znaczy, prawda jest taka, że za twoją wersją przemawia fakt, że oni jeszcze nie podali daty, a dopiero jak podadzą datę, to będzie można dodać pół roku. No właśnie. Więc musieli bardzo, ta data musiałaby być bardzo nieodległa, żeby to mogło się sprawdzić. Więc dobra, ostatecznie przegłosowana decyzja podcastu, że nie wyjdzie, że nie wyjdzie. Iga się zamyśliła bardzo. No nie mogę na ten temat, mam trochę za dużo informacji, żeby na ten temat się wypowiadać.
Poufny. Dobra. Jaka niezapowiedziana gra chcielibyśmy, żeby wyszła w tym roku? Myślę, bo miałam na to odpowiedź. A, chciałam się was zapytać, bo powiedzieliście o Bethesdzie i jej modelu. Mm. Czy myślicie, że wszyscy w Bethesdzie są pijani od pół roku? Ja właśnie nie... Czy myślicie, że tam jest realnie tak, że wszyscy wiedzą, że wszyscy są pijani, ale nikt o tym nie mówi? I tam myślę, jest jakiś typ, który biega, słuchaj, bez gaci, tam w środku biura, po tym open space'ie, ktoś wymiotuje tam nie, do śmietnika. Nie, tak nie jest, totalnie. Iga, myślę, że jesteś za bardzo zafiksowana na punkcie Fallouta i że jest to zbyt ważna marka w twoim życiu. I tobie się wydaje... Że się wydarzyła taka tragedia, że Bethesda teraz siedzi i załamuje ręce i tak dalej. Nie, ja się zastanawiam nad ich decyzjami. Bardzo nad tymi wątpię, żeby tak było. Nad tym, że był wyciek danych, nad mailami. Nie, i co chodzi na odwrót, że oni są pijani, że oni byli pijani już jak zaczęło się to wszystko i przez to się wszystko dzieje. Myślę, że to jest biznes as usual, tylko po prostu ktoś podjął szereg złych decyzji. Tomek, oni zbanowani moderów z Fallouta 76. Po czym powiedzieli, że ich odbanują, że jej napiszą esej na temat tego, dlaczego wszystkie mody third party są złe. Nie uważasz, że to jest, że tak by zrobił pijany człowiek? Bo ja uważam, że tak by zrobił pijany człowiek. Nie wiem, wydaje mi się, że boksują się trochę z tą grą, że nie wiedzą, co z nią zrobić, że tam wiesz, że mają dział marketingowy, ich nie ma jakiejś strategii i z jednej strony raz akceptują taki pomysł, raz taki, ale nie wydaje mi się, żeby z perspektywy Bethesdy to była jakaś gigantyczna tragedia, co się wydarzyło. To nie jest firma, która upadnie po tym, jak wyda jedną gorszą grę. A myślisz, że fakt, że przeprosili... Tak. Ja nie mówię, że oni upadną, ja się tylko pytam, czy są pijani. Oni przeprosili za tę grę, zanim ona wyszła. Co jest kind of weird. Naprawdę przeprosili, tak. Zanim ona wyszła? Po czym sprzedają za pełną cenę. Powiedzieli, że tam, o, to jesteśmy, to jest nasze dzieło, jesteśmy w tym wszystkim razem, być może będzie trochę bugów, ale tam damy radę. Ciekawe, jak ona się realnie sprzedaje. Tak, mi wiesz, się wydaje, że ona się nie sprzedaje źle, to raczej, chodzi, ma dane, to raczej wiesz, chodzi o ten... Znaczy ma na pewno, no ale czy je ujawni kiedyś? Ja nie pamiętam, ktoś w jakimś albo artykule, albo podcaście, którego słyszałam, uznał, że być może Bethesda traci prawa do Fallouta, więc stara się tam wypalić wszystko, całą drogę, zanim tam go dadzą dalej do ten... Ale mi się wydaje, że ona się nie sprzeda źle. Wydaje mi się co więcej, że raczej zarobią na niej, ale to raczej chodzi o to, co będzie później. W sensie, bo to... Później będzie atomowe pustkowie. Tak. To, w jaki sposób ona wyszła i to, co jakby... To rzutuje troszeczkę na przyszłość tego, jak będzie wyglądała ta marka albo podobne marki, bo po prostu po tym będą musieli bardzo dużo zmienić. Już nie będą mogli wydać takiego Fallouta 3 i 4, jakby, który czwórka był bardzo mocny jak trójka, już będą musieli coś dodać. Będą coś musieli będą mogli jeszcze bardziej zrobić tak jak dotychczas niż wcześniej. Bo jakby teraz zrobili Fallouta 5 takiego samego jak trójka, czwórka, to byłoby znowu robić to samo. A teraz będą mogli powiedzieć, pamiętacie tego chujowego Fallouta 76? A, to jest dobry marketing! Teraz zrobimy tak dobrze jak wcześniej było. Dobrze. Nie no, jeżeli to był taki palette cleanser, to się nazywa, to jak w tym... Jak imbir, na przykład ci czyści paletę smaków, albo jak kawa zapach, to okej. Dobra, to być może rzeczywiście wszyscy są super trzeźwi i to by to miało centralnie... Jest częścią wielkiego planu. Znaczy nie, no tak to oczywiście nie twierdzę, że to był wszystko jakiś plan, ale no nie jestem takim optymistą jak ty, żebym tam widział w tym jakąś nadzieję. Mnie jest w ogóle trochę przykro, jak ja myślę właśnie o tam jakby... Nie ludzie, którzy to zrobili, nie ludzie, którzy to napisali tamten, tylko właśnie ten marketing. Marketing musi mieć tam, jeżeli marketing do tej gry, ci ludzie, którzy tam pracują, oni muszą mieć strasznie stresujący czas teraz. W sensie realnie po tym, jak zachowują się gracze i co piszą na forach, to co oni muszą im wysyłać i co oni muszą czytać, to musi być bardzo nieprzyjemny jakby ciąg informacyjny. No, pewnie tak. Nigdy nie myślałem o ludzkiej twarzy marketingu, szczerze mówiąc. No, jest tam człowiek, który czyta ten... Rozumiesz, na pewno jest człowiek, albo nawet wiesz, więcej... Wiesz, ja pracuję w marketingu. Ale gier AA takich, wiesz. Myślę, że jest tam człowiek, który dostaje maila, gdzie jest napisane, że ktoś przyjdzie i pozabija cały ten... I to jest już tak... To jest już tyle maili tego typu doszło, że ta osoba to czyta i po prostu zamyka maila. Ale mi się wydaje, że jak robisz w dzisiejszym świecie tego, jak toksyczne jest środowisko graczy, jakie są reakcje właśnie, i to tych graczy właśnie, to nie są gracze indie, ani tylko to bardzo specyficznie ludzie, nie wiem, uwzięli swoje toksyczne emocje na grach AAA, które nie wiem, moim zdaniem akurat powinny najmniejsze emocje wywoływać, co nie ze wszystkich. Ale i jak wydaje, że grę, która kosztowała, powiedzmy, jej wyprodukowanie kosztowało 100 baniek. W teamie, który liczył
3000 osób, powiedzmy, co nie? Znaczy, nie wiem, 3000 to nie, to jest bardzo dużo. No ale tak, 300 osób, co nie? Bardzo mało prawdopodobne, żeby Fallout 76 kosztował takie pieniądze i był... No dobra, no to ile? No to 15-20 baniek, wystarczy, że kosztuje nawet bańkę, to już jest... $1 milion to jest taka, znaczy, ja taka kwota pieniędzy, że nie bardzo się z tym identyfikujesz chyba, co nie? Gówno wiem, ale tak bym strzelał. Ja się zawsze identyfikuję z $1 milion. Więc wydaje mi się, że i w momencie, kiedy już jesteś działem korporacji, że to, że jakby to już na tyle rozwadnia te emocje, które do ciebie docierają, że to nie jest tak, że ktoś krytykuje twoją grę, nad którą ty tam krwawicę swoją traciłeś, tylko ktoś krytykuje wykalkulowany produkt za miliony dolarów tworzony w dużym zespole, z którym nie bardzo się identyfikujesz. Zwłaszcza jak chodzi o marketingu. Chodzi mi o to, że... A nie jako ludzie, którzy... Wydaje mi się, że przede wszystkim oni wszyscy wiedzą tam. Oni wiedzą, jaką grę zrobili, wiedzą, jaką grę wydali i wiedzą, jaką grę reklamowali. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że musi być bardzo stresujące siedzieć i czytać te maile. Tylko tyle powiedziałam. Ja nie mówię, że oni sobie nie zdają z tego sprawy i że ktoś im w ogóle jakiś piękny tam witraż tego, jacy są spoko, tam bije kamieniami jeden po drugim z tych pomiędzy mazwerkami. Tylko chodzi mi po prostu o to, że no, siedzisz i realnie czytasz maile, które są pełne hejtu, bo ja nie wierzę w fakt, że takich maili nie ma. Co więcej, sądzę, że ich jest na tyle dużo, że to nie jest jedna osoba, która je czyta, w sensie siedzisz i po prostu co dzisiaj, o i wiesz, i zaczynasz, dzisiaj grozili mi tam nam śmiercią 6 razy, ale posłuchajcie tego zdania, nie? No i tak siedzisz tam, no, nie chciałabym, po prostu nie chciałabym. No, tak. Zgadzam się z tobą, żebyś nie chciała. Dobrze. Dziękuję, że zgodziliśmy się w tym ważnym punkcie. Ale nie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy chcielibyśmy, żeby wyszła jakaś gra, której się nie spodziewamy. Ja właśnie... Ja nie została zapowiedziana, tak. To może jest dużo trochę powiedziane. Ja sobie trochę zmienię to, oszukam sobie, zmienię to pytanie. Bym chciał, żeby... Wymyślił. Tak, żeby Ken Levine powiedział coś, dał głos przynajmniej. Nie wydał, ale chociaż powiedział, co robi. Ja z tego, co ja wiem, to on pracuje nad jakąś grą, która jest systemowo tak, narracyjna. Jakby... Że chciał jakby zupełnie odwrócić, tak? I zrobić coś z drugiej manki niż Bioshock. Ja bym chciał, żeby człowiek, który zrobił Feza, w końcu się odwiesił, bo no, nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy taką teorię, że on troluje ludzi z tym swoim zawieszeniem, żeby po prostu zdjąć trochę tego ciężaru, który na nim legł po Fezie. No i ja cały czas trochę wierzę w tą teorię, że to nie jest, że to nie, trochę mi się nie wydaje, żeby taki człowiek po prostu nagle odszedł z biznesu, tylko że on po prostu robi coś tylko po cichu i nie ogłasza tego, bo miał dosyć wiesz, tego, co się wydarzyło. Czy wiesz, on zrobił Super Hypercube między innymi potem po Fezie. Będzie i... Ja bardzo mocno wierzyłam, że wyjdzie Fez 2, po prostu właśnie... Ej, właśnie, teraz mi się dopiero teraz przypomniało, ty na pewno Iga słyszałaś, bo to już o takich rzeczach, ale o tym projekcie Ismaila... Remiego? Tak. Meditation.games. Tak, tak, no. Tak. Będzie... Super dziwne to jest. To chyba ściąga się jakiegoś klienta tak. I ten klient ci codziennie przez cały rok będzie serwował jedną grę. I w tą grę możesz zagrać tylko tego dnia. Mhm. To mają być takie krótkie, takie bite-size. Bardzo dużo deweloperów robi po prostu małe gierki. To w taki sposób, żeby każdy mógł tego... I to będzie... I on... Nie będziesz miał do tego możliwości wrócić, jeżeli nie zagrasz tą grę tego dnia, no to tam nara, nie? I jest tu ciekawy wątek, bo ktoś mu zaczął na Twitterze wygarnąć, ja się z tym trochę zgadzam, że również autorzy tych gier się pojawiają tylko tego dnia, kiedy dana gra, tylko widać autora, a z kolei nazwisko Remiego Ismaila jest widoczne cały czas. Znaczy w sensie na stronie, nie w samej grze, ale trzeba wejść na tą stronę, żeby tą grę ściągnąć, żeby tego klienta ściągnąć. Więc to jest takie trochę... Ale poza tym brzmi to ciekawiej. Może sobie obadam. A ty czekasz na coś nieogłoszonego? No właśnie, wiesz co, ja bym ci powiedziała... Miałam taką rozmowę, zanim zaczęłam grać w te Pokémony, że bardzo bym chciała, żeby wyszły inne Pokémony na Switcha. Żeby wyszła nowa generacja i tam cokolwiek, ale zaczęłam w nie grać i tak totalnie, jak na razie, jestem super happy z tego, że one są takie, jakie są. Realnie mam bardzo dużo zabawy, oprócz tego, że kurde, kupiłam sobie wersję Eevee i Eevee mogłaby nie wydawać dźwięków w ogóle, bo po prostu jest tak denerwującym gównem za każdym razem, jak miałem ją wystawić, to nie chcę jej wystawić, bo ona mówi mi. Już teraz siedzę i wolałam tego Pikachu, który by przynajmniej mówił pika pika. No po prostu Eevee nie mówi Eevee, on mówi nie, tak jakby, nie wiem, nie miała zębów, a bardzo chciała powiedzieć całe zdanie, jest naprawdę super wnerwiającym czymś. Natomiast jak zobaczyłam, przeglądając listę, że mają wyjść Pokémony w tym roku, no to mi trochę jakby zepsuło szyki. Bardzo bym chciała, żeby wyszło jakieś... Tylko, że jakby nie wiem, jaka to by miała być gra. Natomiast bardzo bym chciała, żeby wyszło izometryczne RPG, nie fantasy.
No będzie Disco Elysium, nie? Nie wiadomo, czy w tym roku, ale jest zapowiedź. To nie wiedziałam. Jest na horyzoncie ta gra. Bardzo bym chciała coś nowego w klimacie to będzie realistycznym, bez magii. To będzie izometryczna RPG / przygodówka detektywistyczna w jakimś takim lovecraftowsko-steampunkowym świecie. To spoko, ale jakby to było w lovecraftowskim świecie tylko, to spoko, bo to okultyzm, ale reszta jest tam jakby rzeczywista. Ten steampunk nie jest moim ulubionym tym, ale no okej, jest to dla mnie dużo, dużo ciekawsze niż fantasy. W sensie takiego bym pograła. Natomiast zostało mi zgłoszone, ja nie wiem, z miesiąc temu, może mniej troszeczkę, że wyszło coś takiego, jest rosyjski projekt, który się nazywa Atom. I to jest gra. Mówi, że to 7 na 10. To jest postapokaliptyczna gra RPG inspirowana pierwszym i drugim Falloutem. I jakby wszyscy mi to polecają, natomiast ja już prawie do tego usiadłam, ale jeden ziomek mi napisał, że tam są w ogóle questy żywo wyrwane z jedynki i dwójki. I tak siedzę i tak się przez tą jedną rzecz, którą mi napisał, tak się totalnie zniechęciłam. Bo po co robić grę powtarzając te same rzeczy? Jakby... Po co? Trudno mi dyskutować, bo... Znaczy, no ja też jeszcze nie grałam, tylko mówię po prostu, że jak się podjarałam, słysząc ogólne rzeczy o tej grze... Bo jest też... Ja mogę cię spróbować uspokoić, że jest taki dosyć powszechny zabieg, jeżeli robi się grę, która jest hołdem dla jakiejś innej gry, że się... No nie wiem, czy to ma sens, ale to się robi po prostu, że kopiuje się takie powierzchowne podobieństwa. I na przykład Pillars 1 też to robiły. Znaczy, ja że miały całą strukturę fabuły przeniesioną praktycznie z walut. Była inna fabuła, było wszystko nowe, ale ja sam jakby o czym ja usłyszałam, okej? Okay? No. W Falloutie 2 masz taki patent, że jest ziomek, który chce ci pokazać mumię. I możesz wejść i otworzyć tam trumnę i zobaczyć mumię. Po czym dostajesz quest na temat tego, że ktoś szuka swojego ziomka Gula, który bardzo często śpi. W sensie ma tam jakąś narkolepsję. No i podchodzisz i się okazuje, że ta mumia to jest ten Gul, co jest bardzo fajną rzeczą. Ale to jest na tyle charakterystyczny quest, że nie chcesz go widzieć nigdzie indziej. Nie jakiś tam ogólny zarys, tylko w ogóle w szczegółach. Tak, że podobno jest realnie coś takiego. No, ale wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to mnie zupełnie zniechęciło, because I've done that. I was there, I've done that. Nie potrzebuję więcej tego samego. I okej, jeżeli to jest jakiś super twist, tam... który coś tam, to wiesz, może na przykład okazuje się, że znaczy mogłoby się okazać, że ej, to jest ten ziomek, ale się okazuje, że nie wiem, że go zamordowano i to jest realnie teraz typ tam złożony w trumnie, ale się okazuje, że nie, że to jest po prostu typ, który ma swoją historię. I tak serio? Tak naprawdę? Jesteście już na tyle leniwi? Mówię, nie grałam jeszcze, chcę sobie pograć. To rusty są, czego się spodziewasz. Więc zobaczę. Słucham? To rusty są, czego się spodziewasz. Właśnie, ja mam bardzo taki w ogóle dużo think... poświęciliście na grę, której nie graliście, jeszcze ją krytykujecie dosyć mocno, chociaż nie, wiecie, że tak jest. Ja mówię nie o krytykuję. Swoim ja, przepraszam, mnie proszę tutaj w to nie mieszać. Ja tylko powiedziałem, że Bartek cudowny gra i powiedział, że 7 na 10. A ja mówię, że to jest rzecz, która mnie super zniechęciła i tłumaczę z jakich powodów. Mimo, że nie... Jeżeli ona w ogóle zaistniała. Ona zaistniała na pewno, bo tym mnie próbował zachęcić. Mhm. A mnie zniechęcił zupełnie. To znaczy, zupełnie. Że to zaistniało na pewno. A jeżeli chodzi... To znaczy, że ten typ tak twierdzi. Tak, wciąż. A jeżeli... No okej, okay, no tak. Jeżeli chodzi o to, co powiedział Dominik, że czego się spodziewać, to jeżeli chodzi o społeczeństwo post-apo, społeczeństwo post-apo, taką fanbazę post-apo, to podobno tutaj wschód Europy produkuje najlepsze rzeczy, jeżeli chodzi o takie fanowskie rzeczy, więc jakby spodziewam się bardzo dużo z tego powodu, że to jest gra zrobiona w Rosji. I tylko to chciałam powiedzieć, no ale mówię, pogram to zobaczę. Nie, bo to jest bardzo dziwne, co powiedziałaś, że wschód robi... Być może robi najlepsze fanowskie rzeczy, tylko że to są fanowskie rzeczy oparte na zachodnich markach. Jakby najlepsze powstały na zachodzie. No, albo na dalekim wschodzie, stąd Australia. Chodzi mi po prostu o to, że jeżeli ma powstać jakikolwiek, wiesz, nowy Fallout albo coś takiego, to ma być dobra rzecz? No właśnie nie. To właśnie nie. No, moim zdaniem to jest absurdalna w ogóle teza. Jaki jest wybitne wschodnie postapo wschodu? No? Stalker. Ale gra, film? Gra no właśnie. W ogóle, wszystko, co się z tym wiąże. Ale no, jeżeli chodzi o cosplay... Piknik na skraju drogi, na podstawie którego jest Stalker, w ogóle nie jest postapo. W ogóle jest postapokalipsą. Stalker jako film, nie wiem... Nie, film nie jest też. Ja go bardzo cenię, bo to jest artystyczne 3 godziny Tarkowskiego, tam Trele Morele i tak dalej. Co nie? Ale... Wszystkie larpy, wszystkie zloty w ogóle ludzi takie... No nie, ale dobra, ale rozmawiajmy o twórczości. No tak, a no co, LARP to nie jest twórczość? No, znaczy nie jest to coś, co jest, wiesz, sprzedawane w sklepach i z czym każdy może mieć do czynienia i tak dalej. Nie, możesz kupić bilet i pojechać na LARPa.
No nie, no ale tak samo możesz na koncert pojechać, no ale jakby nie liczymy... Na przykład Polish Fallout, ten projekt cały z lat 90. No. No i też przecież był fenomenalnie dobrze zrobiony. Nie znam tego w ogóle, co to jest. No to są fanowskie rzeczy, no zdaję sobie sprawę, że możesz... No dobra. Jak pogadasz na przykład, ja nawet rozmawiałam o tym z Fargo i się go pytam, i się go zapytałam, po co on w ogóle, jak się z nami spotykał wtedy tam, ile, 3 lata temu, kiedy wyszedł Mad Max? 3 lata temu, 4? No, coś takiego. W czasie premiery Mad Maxa się z nami spotkał, ja coś tam gadałam z nim i ja mówię, ale czemu on w ogóle chciał się spotkać z jakimiś ziomkami z Polski? I on mówi, że nigdy nie widział, to nawet on powiedział, tak, że nigdy nie widział tak dobrych rzeczy związanych z Falloutem, jak w Rosji, Czechach i Polsce. Fargo to się gówno na grach zna akurat. No, ale chyba wie, jakie rzeczy widzi w Stanach, jak go zapraszają na rzeczy związane z Falloutem, tak? I jakie rzeczy widzi tutaj. On mówi, że jak on się patrzy na poziom detalu, to, że my jesteśmy w stanie robić samochody związane z... Nie, ale ja się zgadzam, okej, fanowsko, być może istnieje. No ale rzeczywiście... tak powiedziałam, fanowsko. No ale to nie za bardzo moim zdaniem ma odzwierciedlenie w jakimś, nie wiem, jakimś realnym tworzeniu kultury. Bo ale czy ja powiedziałam, że to jest coś, co tworzy kulturę, tylko... I to ty powiedziałeś. No może ja powiedziałam, masz rację, że... może nadinterpretuję to, co powiedziałeś. Powiedziałam, że jakby fanowsko, jeżeli chodzi o takie tam fanbazy post-apo, to najlepsze rzeczy powstają czyli tutaj, w Europie Wschodniej. Czyli tak o to chodzi, że jest, są jacyś ludzie, którzy mogliby do tych zespołów, które robią te gry, dołączyć i coś nam wnieść, tak? Bo mogą samochód zbudować. A nie wiem, ja powiedziałam tylko to, czemu wy mi wpychacie jakieś nie inne bo rzeczy. Bo realnie najlepsze postawy powstaje na Zachodzie, no. Tak. Ale ja nie powiedziałam, ja powiedziałam, że fan... Dobra, już wiemy. Dlatego, odnosząc się do tego, co powiedział Dominik, uważam, że ten Atom, tak, no. ta gra RPG, jako fanowska rzecz zrobiona przez fanów Fallouta dla fanów Fallouta, może być jakby najlepszym Falloutem ostatnich tam jest dwóch lat, powiedzmy. Jest mało rzeczy, jest niewiele rzeczy gorszych niż rzeczy robione przez fanów dla fanów. Ja się trochę z tym zgadzam, bo właśnie ten taki zabieg, który mówię z recyklingiem questów albo tam zabiegów... To dokładnie tam, brzmi jak coś to, takiego, to jest się... właśnie takie, że o Jesus Christ, czy to będzie fajne? Nie, nie będzie. Tam zróbcie coś nowego. Ale no mówię, pogram, będę w stanie powiedzieć bardzo, bardzo dużo. Być może to jest 7 na 10, ale być może wciąż izometryczny Fallout 7 na 10 będzie lepszy no, od Fallouta 3, 4 i 76. No już wielokrotnie mówiliśmy 7 na 10, to tam... Też jak Bartek mi mówił o tym, że jest 7 na 10, to raczej mówił w takim pozytywnym wydźwięku. Bo 7 na 10, i tutaj mówię do ostatnio komentującej osoby, która sama siebie co prawda poprawiła i przeprosiła, 7 na 10 to nie jest zła gra. No właśnie. To nie jest gra przeciętna nawet, to jest gra powyżej przeciętnej. Ale na pewno nie są to Pillarsy 2. Boli go cały czas. Czyżby? Actually. Jestem gotowy do tej dyskusji. Ja nie jestem dzisiaj gotowy, ale... Dobra, komcie na końcu. Nie sromcie. Nie sromcie, tak. Komcie, nie sromcie. Jakub Ciemny, nasz wierny wojownik internetowy, pyta się, ma pytanie, które już kiedyś... Swoją drogą, a propos wiernych wojowników internetowych, Bartłomiej Machuta rozpoczął tak. Nowy rok bardzo silnym takim, silną zagrywką w celu uzyskania fana roku na koniec. Patronite'ową, tak. Bardzo cenimy to, co się dzieje tam na Patronite'cie, to jest super trend, w ogóle jest nam bardzo miło i tak dalej. Jakub Ciemny pyta się nas tak, to już jest coś, co poruszyliśmy kiedyś, ale chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli raz jeszcze, bo to się pojawia za jakiś czas. Mam takie pytanie do was, czy jeśli pojawia się komentarz pod nieostatnim odcinkiem, to czy je czytacie? Może każdy odpowie osobiście, bo ja na przykład raczej nie czytam. Czytam tak do jednego, dwóch odcinków wstecz, jakie jeszcze widzę na stronie, jak wchodzę na stronę. Nie mam włączonych powiadomień o nowych tych komentarzach, więc jeżeli nawet chcesz zapytać coś o coś ze starego odcinka, to raczej pytaj pod nowym odcinkiem albo na Facebooku też pod bieżącymi tematami, bo tam jestem. Ja tak, w zasadzie tak samo. Nawet powiedziałbym, że mniej się cofam, tak może do innego odcinka wstecz jeszcze ewentualnie. Ja mam tak, że ostatnio miałam wyłączone notyfikacje Gmaila, o czym z Tomkiem rozmawiałam, więc przez dłuższy czas nie sprawdzałam starych, dlatego że nie widziałam powiadomek. Teraz znowu to włączyłam i już czytam mniej więcej wszystkie komentarze, które są w ogóle na naszej stronie dawane. W zasadzie skreślcie to, co powiedział Tomek, i tak wszystko Iga czyta. Więc. Nie, ale to nie jest też tak, że jeżeli na przykład jest nagle wpada 16 komentarzy pod nowy odcinek, 2 pod jakiś stary, 1 pod jakiś quick, to ja nie jestem w stanie wszystkich spamiętać. Jeżeli tam się pojawiają pytania, jeżeli uważam, że jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie szybko, dobrze i teraz jakby, to na nie odpowiadam po prostu pod odcinkiem,
A tak jak powiedział Tomek, chyba najlepiej jest wszystko mieć jakby w bieżącym wątku, bo to jest najwygodniejsze dla wszystkich. Zwłaszcza, że jesteśmy tak zdywersyfikowani, jeżeli chodzi o komentarze. Mamy i grupę, i profil na Facebooku, i jeszcze mamy YouTube'a, i właśnie i mamy bloga. A jeszcze wielu z was jest wśród naszych znajomych na Facebooku i tam też czasem podejmujecie jakieś tematy, więc... No, jaki to tak. był tekst, co się pojawiały komentarze na WP, tam... Pamiętam, że jakiś 1 stycznia się pojawił. Był. Ale to nie było o Minecraftie jakimś? Nie, to było takim? O tym, jak się nazywa ten taki super animowany... To była recenzja fabularyzowana. Jak się nazywa taki science fiction przygodówka... Another World, to nie było to, tak. To nie było ten fabularyzowany recen tego walkthrough Another World i tam było coś tam ten i 1 stycznia tam któregoś 2000, ale gówno. Jakieś, no, jakieś tam 15 lat w ogóle po publikacji tego tekstu. Pamiętam to. Tak było, tak było. No dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki, cześć. Dzięki, cześć. Ta.